Cześć trackerzy, witam was bardzo serdecznie na mojej tubie. Przed wami oczywiście wujek Bochuń się kłania i dzisiaj, moi drodzy, mam dla was trzy niespodzianki. Pierwszą niespodzianką będzie mój gość, który jest przedstawicielem całej ekipy, która tworzy mapę Węgier, czyli, moi drodzy, Tibor, witam ciebie bardzo serdecznie. Witam cię, wujku. I tu jest taka ciekawostka, Tibor to nie jest nick, tylko po prostu to jest węgierskie imię, zgadza się? Tak, dokładnie, tak jak mówisz. Do Tibora sobie oczywiście zaraz wrócimy i będziemy dzisiaj wracać bardzo często, a gęsto do niego. I oczywiście Tibor opowie nam dzisiaj, jak to jest na zapleczu tworzenia tej mapy, co dla nas szykuje Frank 007, ale czy na pewno Frank 007, jaki to jest w ogóle, moi drodzy, człowiek, czy to jest tylko jeden człowiek, czy cały team, wszystkiego dzisiaj się dowiemy. Natomiast, moi drodzy, mam jeszcze dla was dwie inne niespodzianki. Kolejną moją niespodzianką jest sama mapa, właśnie Węgier, która ta akurat jest dostosowana już do wersji gry 1.27, ale, moi drodzy, właśnie, ale ta mapa do tej wersji gry 1.27 po kropce jakieś tam cyferki ma małe problemy. Pierwszy problem to stabilność i nawet na mojej konfiguracji lubi sobie poklatkować, pomimo tego, że zastosowałem do tej mapy minimum modyfikacji, to jednak gdzieś tam ta wersja lubi się poprzycinać, więc dzisiaj przycinki mogą być w normie. Natomiast nie dzieje się to jakoś też specjalnie często i gęsto, ale musicie o tym wiedzieć, że ta wersja pod 1.27 ma jakieś problemy ze stabilnością. To będzie, nad tym już pracują i tutaj Tibor o tym opowie. Natomiast, moi drodzy, druga sprawa jest taka, że jest tutaj problem z bramami, które no, lubią po prostu walnąć w naczepę i ja też jestem psychicznie już nastawiony na taką ewentualność. Moi drodzy, i trzecia niespodzianka dzisiejszego odcinka to jest mój pojazd, bo jak dobrze wiecie, to na tym profilu babcią moją jeździłem. To znaczy się, no, to taką skaniulką starszą, prawda? Moi drodzy, no wysłałem babcię, nie Czarek, nie do domu starców, tylko na emeryturę. Moi drodzy, ponieważ moja babcia, no ta skaniulka mnie troszeczkę zaczęła wkurzać. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, no nie szło podpiąć naczep, ale ten problem można było szybko rozwiązać. Znacie ten problem, prawda? Ona po prostu bardzo wysoko była zabudowana, ale problem ten możecie rozwiązać poprzez zmianę opon. Po prostu tam ja te Michelinki miałem takie duże i zmieniłem na mniejsze i problem zniknął. Ale inny problem był taki, że był problem w ogóle ze startem. No nawet na prostej, z najmniejszej półki ładunkiem, to znaczy się najlżejszym, no, to, no start czasami z drugiego biegu na prostej był nie lada wyczynem, babcia się dławiła, dusiła, silnik stękał, jękał i zdychał. No a to nie o to chodzi, żeby się wkurzać przy grze, ponieważ ja jestem nastawiony tak, aby czerpać jak najwięcej przyjemności z rozrywki, a nie gdzieś tam się przejmować tym na nie dość, że już mapa jest wymagająca, to jeszcze moja babcia czasami dawała mi tutaj w kość przez to, że no zdychała mi po prostu nawet na pierwszym biegu, nie? Na prostej, a gdzieś tam już pod górkę ruszyć to już totalna ambrozja i tragedia. Dlatego postanowiłem się nie męczyć i wymieniłem tą ciężarówkę. Dzisiaj, moi drodzy, pojadę, jak już widzicie tutaj, Mercedes-Benz, ale po raz pierwszy w historii tej całej serii, moi drodzy, pojadę sobie ciężarówką Mercedes-Benz Antos i zobaczmy go sobie, jak go wygląda na zewnątrz. Jest to oczywiście modyfikacja, ja sobie tą ciężarówkę już odpowiednio skonfigurowałem, a zaprawdę powiadam wam, wachlarz konfiguracji tego wozu jest bardzo szeroki. Ja tak pobawiłem się na szybko, ze względu na to, że Tibor czekał, aż ja to zrobię, bo nie miałem czasu na zapleczu tą ciężarówkę wymienić, bo no niestety w pracy mnie na dłużej dzisiaj zatrzymali. No i nie było czasu, więc skonfigurowałem sobie tak na szybciutko. Może nie jest to konfiguracja ze wszystkich najlepszych wszystkich dostępnych akcesoriów, ale ja nie żałuję, tak mi się podoba. Moi drodzy, i
Z tego co widziałem z tą ciężarówką, wszystko jest ok. Mało tego, dla ciekawostki jeszcze dodam, że Antosa można zabudować pod BDF-y, czyli można mieć go z zabudową plus przyczepka i te przyczepki są tu i ówdzie w bazach. Po prostu już losując zlecenia widzimy krótką przyczepkę, którą podpinamy pod Antosa z zabudową i możemy tutaj improwizować, po prostu możemy jeździć BDF-ami, czyli czekamy tutaj od studia SCS Software, kiedy będą BDF-y, a tutaj proszę bardzo, Antek daje nam taką możliwość. A gdybyście Antka szukali, no to oczywiście znajdziecie go podlinkowanego na moim blogu, w opis do filmu patrz. No i tyle. Moi drodzy, tutaj ja akurat sobie wybrałem taką, a nie inną konfigurację deski rozdzielczej, bo też są różne możliwości. Rozejrzyjmy się jeszcze po środku tej ciężarówki. Tak to u mnie wygląda, a nie inaczej. I tak postanowiłem troszeczkę nie zagracać tej kabiny, ponieważ ta kabina kabiną sypialną nie jest. Jest to po prostu kabina mała, dzienna, na krótkie dystanse. A tutaj po tej mapie, no moi drodzy, no jakby nie było, czuję się cały czas jakbym jeździł po mieście, także można tutaj zasymulować, że jeździmy wokół komina od miasteczka do miasteczka, prawda? I jeszcze, moi drodzy, zanim się za chwilkę oddam w dialog z Tiborem, bo na pewno będziemy dzisiaj gadać i jeszcze raz zgadać. Mam nadzieję, że Tibor będzie więcej gadał niż ja i opowie nam wszystko to, co chcemy wiedzieć, ale ja jeszcze chciałbym Wam dać oczywiście tutaj klarowność logistyczną, jak to w ogóle będzie wyglądało. Jestem teraz, Tibor mi tu teraz pomoże, jak się to w końcu wymawia po węgiersku. Słuchaj, Tibor, jestem w miejscowości Monor, dobrze to czytam? Tak, dobrze, wujku. I teraz tak, jadę do miejscowości... jakby ci to powiedzieć? Musisz pamiętać, że A ma kreseczki nad sobą. Tak, to jest A, tak jak mówisz. To się też wymawia u was A? Tak, bo A bez kreski to się mówi O, a A z kreską to się mówi A. No to teraz... dobra, to przetłumaczysz mi to teraz z polskiego na wasz, dobra? Dobra. Szaba daba lala. Dobra, skupmy się na tym. Szabad szalas. Jak się to po waszemu mówi? Sobot salasz. Jak? Sobot salasz. Nie, dzisiaj jest niedziela szałas. No nie wiem, no. Dla mnie to jest po prostu, ten język to jest jakiś majstersztyk skomplikowany, to jest jakiś zamach stanu po prostu na nasze języki, no i tyle ci powiem, no. No tam pojadę właśnie, co on powiedział. Jedziesz, wujku, do Sobot Szalas. Sobot Szalas jadę. Może tak. Być dobrze to powiedziałem? Tak, może być. Zapamiętaliście? Nie? To sobie zanotujcie, kurczę, piórko. Moi drodzy, no to tam właśnie pojadę i z największą przyjemnością przeprowadzę przyjemny dialog. Mam nadzieję, że interesujący dla was również, bo pewnie sympatycy tej mapy będą chcieli wiedzieć, co na niej się zmieni, co się na niej poprawi, czego możemy się spodziewać od tego projektu i od projektu autorów. I ilu ludzi tworzy ten projekt i w ogóle, ale na dzień dobry oczywiście no nie byłbym sobą, gdybym nie zadał pytania personalnego pod tytułem Tiborku, skąd jesteś? Znaczy wiemy, że z Węgier, tak? Ale no, z jakiej dokładnie miejscowości może i czym się zajmujesz tak na co dzień? No mieszkam 40 km od granicy rumuńskiej, w takim małej wiosce. I zajmuję się, jestem jako elektryk i jeszcze się uczę na dodatek do tego. Na Węgrach mieszkasz ile? 9 lat podobno? Tak, 9 lat, dokładnie. I dobrze mówisz po polsku? No chyba. No, znaczy, wiesz, no znam osoby, które gdzieś tam w Anglii mieszkają, no nie wiem, no może tak strzelę z 5 lat. Znaczy, i już zaczynają tak, kurczę, znaczy ja te 5 lat tak rzuciłem na przykład, bo to może być 6 lat, 7 lat, nie? I na przykład tacy Polacy, którzy mieszkają w Anglii, prawda? Oni po prostu, no nagle po 6 latach zapominają języka polskiego. A ty tutaj, proszę bardzo, 9 lat na Węgrach i kurczę, perfekcyjnie umiesz po polsku. No tak, to mogę dziękować rodzicom, bo w domu gadamy tylko po polsku. Oj, to się ceni. Tutaj, jak się zwierzyłeś z tego, to ja też się zwierzę, że w pewnym rozdziale mojego życia moja rodzina, a to było jeszcze za czasów, kiedy był RFN, NRD, ja chodziłem do 6 klasy szkoły podstawowej
I słuchaj, no też moi rodzice patrzyli po prostu wyjechać za granicę i stworzyć nam lepsze warunki, prawda, niż były w Polsce na tamte czasy. I znaczy, dano nas do takiej miejscowości, która nazywa się Bad Pyrmont, prawda, i uczyliśmy się tam języka niemieckiego, ale ojciec nam powiedział, tak, słuchajcie, tutaj uczymy się języka niemieckiego, tu jest urzędowy język niemiecki, w szkole, w instytucjach, na zewnątrz, mówimy po niemiecku, ale w domu, jak ktoś mi powie po niemiecku, dostanie w pysk. Dziękuję, do widzenia. I też w domu rozmawialiśmy tylko i wyłącznie w języku polskim. Czyli widzę, że twoi rodzice mają rozumowanie moich rodziców. No, prawdopodobnie tak. Słuchaj, i czym ty się właściwie zajmujesz w teamie? Bo z tego, co wiem, nie tylko jesteś przedstawicielem teamu, ale ty też w teamie zajmujesz się, masz określone zadanie. Dokładnie. Czym się zajmujesz? No, jestem testerem mapy Hungary Map i jak zostanie jakaś mapa wydana, to ja przed wydaniem dla was, czyli jak już wy możecie ściągnąć, to ja muszę całą mapę praktycznie przejechać, co jest dodane nową, na nowo. Nowe miasta, nowe drogi, nowa fizyka na przykład. I testujesz tak pieczołowicie, żeby po prostu wyłapać nawet najmniejszy problem dotyczący tego, pod jakim kątem testujesz tą mapę. Czyli na przykład, jeżeli dodacie nowe drogi, to ty jedziesz tą drogą i patrzysz, czy na przykład jakieś domki nie lewitują, jakieś drzewa, czy trafik spisuje się na tym odcinku drogi dobrze. Za to ty odpowiadasz między innymi. Tak, tak. I ja dostanę ochrzan, jak coś się stanie, tak? Co? Nie patrzyliśmy, ale nie, no. Tutaj nie ma żadnego... Ale nie, u Franka, u ekipie to ja dostaję. Jak zostanie tak mapa wydana, że takie coś nie zauważyliśmy, no to oszan. Czyli jest jakaś po prostu presja na ciebie. Tak, tak, jakieś jest. Jakieś konsekwencje wyciągane, że czegoś nie dopatrzyliście. No, powiem oj tam i wszystko jest w porządku. Nie, oj tam to ja mówię. Tak tam widz mi zwróci uwagę i ma rację, nie? Bo często tak się zdarza, że widz mi na przykład zwróci uwagę. Wujku, to troszeczkę inaczej wygląda, jak powiedziałeś na odcinku, bo tak i tak. A ja tam mówię, no, masz rację, ale oj tam, albo w ogóle oj tam, nie? Znaczy nie, jak widz na przykład wyhaczy, że przejechałem gdzieś na przykład, nie wiem, jakiś znak albo coś, to ja tam oj tam, albo ile chcesz za milczenie? No i tak to nie wygląda. Ale ogólnie rzecz biorąc, podchodzicie do sprawy bardzo poważnie i staracie się wszystkie błędy wyhaczyć. I to zresztą widać, ponieważ mapa jest skomplikowana, jest wymagająca i utrzymać te wszystkie obiekty na swoim miejscu w tym potężnym projekcie to jest sztuka i to nie mała. I to dzięki takim ludziom jak ty w tym teamie ta mapa wygląda dość dobrze, czyli nic tutaj nie lewituje, aczkolwiek można gdzieś tam od czasu do czasu zobaczyć, że tak powiem, tekstury, które tak jakby próbowały gdzieś tam na siebie najść, nie? No właśnie tam widziałem taką teksturę trawy, która gryzła się z teksturą chodnika. No ale to jest raz na jakiś tam czas do wychwycenia, nie? Bo wiadomo, no, oko ludzkie nie jest w stanie wszystkiego wyśledzić, chyba że to, co teraz powiedziałem, no, to nie należy do zakresu twojego obowiązku. Wiesz co, szczerze mówiąc, nie wiem. chyba raczej też do mojego, ale nie wiem, czy oni nie zrobili tego specjalnie. Nie wiemy, o co chodzi ci właśnie z tą trawą. Bo na przykład, patrz, jest tam gdzieś tekstura, gdzie jest trawa, nie? Na przykład jest chodnik trawa. Tak, tak. I na przykład jest... Teraz ja tam nie pamiętam dokładnie, jak tam wyglądała ta sytuacja, bo mi to tylko tak umkło, znaczy przeleciało przed oczami. No. I na przykład jest przejście dla pieszych i kończy się trawa i na tą trawę jest tak jakby chodnik dany, nie? Aha, tak, to moja wina, no tak, dokładnie. Zresztą... No, słuchaj, no nie chciałem być złym człowiekiem i wychwycić tutaj teraz na gorąco jakiegoś twojego niedopatrzenia. No przepraszam tak. Bardzo. Jestem ja, cały wujek Bohun, no i czepiam się czasami. Więcej oczu, więcej widzą, nie? No to też to, słuchaj, to wcale nie jest głupia myśl. Nawet mi się podoba. Czyli jakoś wybrnąłem z tego, że to ci teraz, tak powiem, wyłuskałem.
Także wiesz, Tibor, ty musisz pamiętać o tym, że decydując się na nagranie z Wujkiem Bohunem, i każdy widz musi o tym pamiętać, który ogląda te odcinki i też decyduje się na spotkanie ze mną tu na mikrofonie, no to moi drodzy, musi się z tym liczyć, że ściera się tutaj z moim poczuciem humoru, czasami specyficznym, czasami takim niezrozumiałym, bo wiadomo, że nie z każdym będę nadawał na tej samej fali, ale Tibor, ja mam nadzieję, że my nadajemy na tych samych falach i że odbierasz moje poczucie humoru. Tak, oczywiście. Ilu was pracuje w tym teamie? Ilu was tak naprawdę tam jest? Znaczy tak, Czekajcie, bo chciałem jeszcze, przepraszam, bo ja zadałem ci pytanie, ale nie podkreśliłem jednej bardzo ważnej rzeczy. Nazwa tej mapy jest Hungry Map by Frank 007, ale się okazuje, że to nie tylko Frank 007 robi. Znaczy, jak to wygląda? No właśnie, i dlaczego nazwa tej mapy jest sygnowana właśnie nickiem Franka? Pod jedną nazwę, tak? No. Czy to tak wyglądało, że Frank ogólnie robił tą mapę jako dla siebie, max dla kolegów, tak? Czyli on to sam zaczynał robić dla kolegów i tak dalej. I poznał Indiana, tak? Indian jeszcze wtedy się nie znał na całych modelizowania tych budynków, dróg i tak dalej. I nawet nie miał do tego komputera, ale już wtedy była, można powiedzieć, taka firma w Eurotrucku na Multiku i na Singlu, firma Rest Cargo, nie Rest Car, tak jak jest cały team, Restcar się nazywa, ale była taka firma Restcar, znaczy Restcargo, przepraszam. I oni to tak naprawdę są w tym teamie wszyscy. I tak to wyglądało, że Indian miał słaby komputer, ale no jakoś się porozumiali, tak, razem z Frankiem. Się spotkali w realu, gadali dłużej i tak dalej i no Frank za plecami Indiana zbierał pieniądze dla Indiana na lepszy komputer. Tak. Miły gest, niesamowicie. Tak, i właśnie i przywieźli mu, posłuchaj, jest jedna osoba, która jest też jako tester z Ameryki, przyjechał do Indiana. To jest już taka grupa, no coś od dłuższy czas są razem. Dokładnie nie powiem ci ile. I przyjechał też z Ameryki i poszedł Frank i tam chyba jeszcze jedna osoba, już nie powiem jaki miała nick. Poszli do Indiana i zaprezentowali mu taki komputer. I od tej pory się zaczynało, że Frank płaci ogólnie Indianowi za ten program, na którym tego modelizuje to wszystko. I się uczą od siebie razem, tak? Akurat to tak wygląda, że India robi budynki, drogi i wysyła to Frankowi, a Frank je ustawia na dane miejsce, gdzie ma być ten budynek, ta droga, połącza ich i tak dalej. Znaczy rozumiem, że to są jakieś młode chłopcy, tak? Nie. Indian ma, jest już na emeryturze. Wohohoho! Dokładnie. To ja się tutaj spodziewałem jakiegoś, kurczę, wiesz, młodzika, który, no nie wiem, w wolnym czasie, po szkole, ewentualnie pracy, sobie siedzi i dłubie przy projekcie, a ty mi mówisz, że to jest gościu, który jest na emeryturze? Dokładnie, tak, a ja, to jest taka ciekawostka, że jestem najmłodszy właśnie w tym teamie, a Frank ma bodajże 40 parę lat, dokładnie nie wiem. Słuchajcie, czyli tą mapę robią dorośli ludzie, no faceci, dokładnie. No. I też dlatego widać po mapie, że rozsądek, tak? Ona jest bardzo dojrzałym projektem. Dokładnie. Co wynika i przekłada się właśnie z chyba nawet samego wieku tych autorów, prawda? Czyli Franka i Indiana. Dokładnie. Czy Indiana nigdy nie miał pretensji do Franka o to, że kurczę, no w końcu może byśmy zmienili nazwę tej mapy i na przykład napisalibyśmy by Frank 007 i Indiana? Posłuchaj, to tak wygląda, jakbyś poznał Indiana, że to jest masakrycznie dobry człowiek. On szczerze mówiąc, on tylko pomaga Frankowi, tak? On nawet nie wiem, czy on się tak podpisuje do tego, wiesz? On po prostu pomaga. No. Bardzo dużo rzeczy i jest jeszcze jedna osoba, z którą jeszcze nie miałem okazji się spotkać i jeszcze nawet nie widziałem go na tym spiku, który też wysyła właśnie rzeczy dla Franka. Ale oni są tak we trójkę, którzy robią modele i tak dalej. Jest jeszcze jedna osoba, nazywa się BMW Man. On robi skiny i auta i tam autobusy i karusy, to on wszystko robi, ruch AI on robi. Czyli czekaj, ty jesteś czwartą osobą? Nie do końca, bo ja doszedłem jako ostatni, jak nie patrzeć. No. Jest jeszcze nade mną chyba jeszcze trzy osoby, którzy są, nie, dwie osoby, przepraszam, testerami. Czyli ilu was w końcu jest w tym teamie? No czy tak, no to... Liczba.
No to tak, trzy producentów tych całych modelów i tak dalej. Frank, Indian i jeszcze jedna osoba, której no, nie miałem okazji się spotkać. Czyli trzech BMW Man. twórców, Tak. trzech testerów. Tak. I jeszcze z tej firmy Rest. To tam ludzie też jeżdżą Powtórz już jeszcze raz, z wcześniej. jakiej firmy, bo na tym spiku przydziało. Z firmy Rest Cargo, którzy są, można powiedzieć, połączeni z Teamem. Tak samo Frank prowadzi i Boxer. No jeszcze jest Boxer, dobrze, że mówiłem. Boxer to jest osobą, który na forum odpisuje ludziom, na przykład jak mają jakiś problem A, z to jeszcze mapą. macie osobę, która jest przeznaczona do takich celów? Tak, i jeszcze na reklamę i no tak, no tak, Słuchajcie, dokładnie. to wy jesteście rewelacyjnie zorganizowani. Macie człowieka czy macie helpera, tak? Tak. Macie twórców, macie testerów, czyli ten Tak. cały projekt, dlatego on tak pięknie wygląda i jest dograny. Chociaż, tak jak powiedziałeś, były też osoby, które twierdziły, że to jest nudna mapa, nie? Tak, I to jakiś dokładnie. youtuber polski, tak? Powiedział podobno. Tak. Jaki Ale youtuber? nie tylko on, tego youtubera akurat szanuję bardzo, to jest moim kolegą, No. ale każdy ma gust inny, tak? No On się wiadomo, wiadomo. nazywa Dandy1978, Pozdrawiamy super Dandiego. gostek, pozdrawiam ci, Dandy. Dandy, super gostek jesteś, to też cię pozdrawiam, ale ja tu akurat mam takie zdanie. Oczywiście twoje szanuję, ale mi się wydaje, że ta mapa nie ma prawa być nudna, ze względu na to, że tutaj cały czas coś się dzieje. Jedziemy cały czas po różnych drogach, w głównej mierze po mieście, gdzie to na swój sposób już jest ciekawe, ponieważ cały czas, zobacz sobie, na przykład zwykłe mapy mamy takie, na przykład te z SES-u, nie? Gdyby nawet nie brać pod uwagę map z modyfikacji, ale biorąc pod uwagę, no chociaż jeżdżąc po Skandynawii i po Francji, no to teraz to już jest no, wyższy level komfortu i przyjemności. Ale jeżdżąc na przykład po centralnej Europie, no to na tych na przykład niemieckich autostradach można się kimnąć. No można sobie po prostu przy kierownicy strzelić komara. Z nudów, z monotonii, tak? A tutaj cały czas coś się dzieje. Macie drogi, macie typowe landówki, macie teraz, proszę bardzo, jadę dwupasmówką. Cały czas ta otoczka, te całe środowisko, no jest coś, co nie powtarza. Powtarzalne jest w innych mapach, nawet na mapie tej od SCS-u, tej teraz DLC, czyli mam tutaj na myśli Francję, Vif France, czy tam Skandynawia, no to moi drodzy, to nawet tam nie ma takiego uroku jak tutaj na tej mapie. I chyba że tutaj Dandy miał na myśli to, że już jeździł na tej mapie, no nie wiem, kilka miesięcy Tak, i dokładnie. już może chyba, że to miał na myśli, to wtedy bym się z nim zgodził, bo faktycznie można się przejeść treścią, nie? Jak na przykład Tak, no, cały czas właśnie się jemu o jeździ, to bo chodziło. no to jak o to mu chodziło, no to może mieć rację, jak najbardziej. Natomiast jeżeli ktoś na przykład tej mapy jeszcze nie doświadczył, no to podejrzewam, że każdy ten, który pierwszy raz przesiądzie się na tą mapę, to on będzie wręcz tą mapą zauroczony. Bo ja jeszcze jestem zauroczony tą mapą. Mi jeszcze zauroczenie nie minęło. I wiecie co? To nie jest fatalne zauroczenie, to jest pozytywne zauroczenie. Ja tą mapę kocham. Ja tą mapę uwielbiam. I ta mapa jest coraz. Ja jestem nią podniecony jak murzyn bateryjką, nie? Także tyle wam powiem, nie? I ta mapa cały czas będzie odnawiana, tak? Coraz większa będzie i coraz więcej nowości. Ta mapa to jest cały czas żywy organizm, który się rozwija. Dokładnie. Masz jakieś dla nas newsy co do przyszłości tej mapy, co będzie w tej, że tak powiem. Ja cię teraz za język trochę pociągnę. Sorry, Tibor, ale ja już taki jestem dociekliwy. Znaczy, ty wiesz, jaki jestem, bo oglądasz odcinki ze mną, Tak. więc wiesz, że będę o to pytał. No Tak. i miałeś się na to przygotować, że będę dociekliwy, będę ci zadawał niewygodne pytania, więc do niewygodnych pytań przystąp, wujku Bochu, nie. No co tutaj szykujecie nam na przyszłość? Co będzie jeszcze fajnego? Drogi nowe, miasta i kiedy będzie tam nowa wersja? Znaczy, głównym celem to jest to, żeby całą mapę, ca, e, cało, e, całe Węgry zrobić, tak? Czyli od każdej jednej małej wioski wszystko zrobić, każde miasto, tak? Znaczy, to nie mówię, że to nagle będzie zrobione, bo to prawdopodobnie jeszcze czas rokowy, tak? Że jeszcze kilka lat tego będzie robione, No. bo akurat Frank India ma do tej mapy jeszcze duże plany, tak? Jeszcze dużo rzeczy chcą na niej zrobić i cały czas dodawają. Dzisiaj zostały wysłane do Franka przez Indiana skrzyżowania,
I budynki jak parlament tam w Budapeszcie. Czyli Dokładnie. robicie tekstury takie fotorealistyczne, rozumiem? Tak, dokładnie. Wszystko robimy. I teraz będzie coś taki update, że próbujemy w tych miastach, które już są zrobione, dodać chociaż jeden budynek, który jest w realu. Bo no, nie da się wszystkich miast zrobić tak, jak jest no, w realu, no niestety. To by była jeszcze większa praca. No ale Budapeszt jest bardzo zrobiony pod ten kąt, że w realu, tak? Tam na początku, jak jeszcze mi pokazywali, to każda ulica jest tak, jak w realu. Ale czy to tak wyszło, to już nie wiem. A powiedz mi, Taki był plan. na ile realna jest ta mapa? Tak w Znaczy. procentach, na 100%, to bo ty Węgry znasz lepiej niż Tak, ja. tak, tak. Ja wiesz, ja sobie tutaj jadę, zaś te cholerne słoneczniki, nie? Tutaj pięknie, wszystko pięknie, oczywiście ładnie, ale ja sobie może nie zdaję z tego świadomości, że kurczę, teraz wszystko to, co widzę, to jest kurczę odzwierciedlone tak, jak tam jest naprawdę na tych Węgrzech. No bo ja nie wiem, czy tam faktycznie na tej drodze jest taka stacja, takie drzewko, takie zabudowania, taka wioska tam. Gdybyś tak miał procentowo się określić, na ile realna jest ta mapa, to jaki byś procent strzelił? Jakie cyferki? No to tak, wziąć pod uwagę to, że tutaj jest mapa ogólnie w całkiem innym skalowaniu, tak, że dłużej się jedzie kilometry niż na przykład na mapie SS-a. Dlatego ten antek mi tu pasuje. To muszę powiedzieć, że jak patrząc na drogi, jak jedziesz po drodze, to widzisz czasami, nie wiem, jakiś wypadek. No niestety na Węgrzech są często wypadki, szczególnie na takich landówkach. Ta? Tak, często Jeżdżą są jak po wypadki. Rosji? Jak Rosjanie po Tak. Rosji? No nie umiał jeździć, bo tutaj no, jest 90, a oni jadą 50, nie? No to jest najgorsze, ja tak myślę, bo od razu hamujesz, a z daleka nie umiesz tak. A jak taki grzeczny, 75 jadę, jak do 80 jest. Nie, no za grzeczny tu jestem. Nie, ja nie mogę być taki grzeczny, ja muszę być bad boy. Patrząc po uwagę to, że po drodze są jakieś sklepiki, na przykład No. no, o nazwie Real, czy Coop, czy ABC, to jest bardzo realne, bo serio tak jest. Trochę bardziej biedniejsze są budynki, co zauważyłeś, niektóre, to też jest racja, bo niestety na Węgrzech, akurat w tych okolicach, no jest biedno. I ja tak myślę, że ja bym dał liczbę 7 z 10, może tak powiem, 7% albo z 10, czyli 70 tak. ze 100. Tak, dokładnie. 70% jest Ale ona. to jest bardzo wysoki procent. Ja tak myślę, że właśnie No patrz, to jest to to. polska gorzoło, najlepsza na świecie, ma tylko procent 40. A tu proszę bardzo, 70. No widziałeś. Pod moim okiem, tak? Wziąć pod uwagę każdy smaczek, co jest no serio w realu, tak? No. Te światła, no korki, jest często cały czas przejazdy kolejowe, no to serio są w realu, tak? Po drodze serio są tak drzewa wszędzie. Trawa, no, dużo razy jest bardzo późno skoszona, więc jest wysoka. Nie koszą tak jak u nas? Nie, właśnie tutaj jest bardziej, można powiedzieć, brudno. Akurat teraz byliśmy w Polsce z Węgrami, tak, na No. takiej wycieczce, to powiedział mi wprost dyrektor właśnie tej szkoły, do której ja chodzę, z nim pojechaliśmy i tam jeszcze więcej osób, że on mówi, że on pierwszy patrzył na przystanki. I nie ma, przynajmniej w tej miejscowości, gdzie byliśmy w Myślenicach i w Krakowie, No. że na stacjach autobusu i tak dalej nie ma śmieci. Na drodze to też nie zauważył śmieci, więc albo, nie wiem, papierosów wywalonych na ulicy, I no takie tutaj rzeczy. masz rację. Ja podróżując po świecie coraz to bardziej doceniam Polskę. Ja wiem, że to zabrzmi troszeczkę z punktu widzenia Polaka irracjonalnie, ale moi drodzy, byłem we Francji, jeden wielki śmietnik. Tak. Byłem w Anglii, Tak samo. nie podoba mi się tam. Nie podoba mi się tam, gdzie ja byłem w Doncaster, nie podoba mi się. Ja wolę, no nie, zdecydowanie wolę moje Kajtkowice. I też widziałem domki, gdzie było czysto, zadbane, ale przechodziłem na przykład Na ulicach. przez jakieś ulice, gdzie przy tych domkach, bo tam mieszkały jakieś dziwne klany, jakieś inne narodowości, no wiesz, co mam na myśli, takich tych, których nie lubimy, to taki bajzel przy tych domach, te domy takie zdemolowane, takie niektóre, że
Kurde, to masakra, nie? I jest ich coraz więcej. No nie. Znaczy, tam gdzie jak byłem akurat Doncaster, to takie to było dla mnie ekwilibrium. Wszystkie takie same domy, wszystkie takie same podwórka, wszystkie takie same ulice. Takie ekwilibrium to było dla mnie. Tak jak sobie to skojarzyłem. Ani gdzie do lasu, ani gdzie w góry, ani gdzie nad wodę, bo nawet jak pojechaliśmy nad wodę, to tam tak wiało, że na plaży nawet, że się nie mógł rozłożyć, bo ty, kurde, przypływ, odpływ tam w kilka minut, ciach, ciach. Tam ludzie miały znaczy tam mieli takie kolorowe domki na takim betonowym jakimś, kurcze, podwyższeniu, na takiej wyższej tej kondygnacji na skarpie, bo i oni tam, rozumiesz, w tych budkach, jak w tej tojach, rozumiesz, kurcze, siedzieli, mieli tam jakieś krzesełka, coś tam sobie, jakieś herbatki parzyli i dla nich to jest plażowanie. Nie! Kochana Polsko, ja cię doceniam, kiedy podróżuję, naprawdę. I widzisz, to co teraz ty powiedziałeś, że przystanki czyste w Polsce, bo Polak chyba nie docenia swojego własnego kraju, dopóki właśnie nie zacznie chyba podróżować, coś mi się tak wydaje. I teraz nawet na Instagramie, znaczy przepraszam, nie na Instagramie, na jakimś portalu, ale już nie pamiętam jakim, gdzieś na Facebooku, widziałem taki artykuł, że Amerykanin, który był w Polsce, jechał metrem polskim, nie? Tylko już teraz nie pamiętam. Nie pamiętam gdzie dokładnie. I rozumiesz, zrobił zdjęcie polskiego metro i rzucił to na swojego Facebooka i zadał proste pytanie: czy coś tutaj zauważyliście? No i tam ci Amerykanie piszą, nie? No, tam jedni, wiesz, dowciapkowali, że je, to Polacy cały czas mają jeszcze papieżane książki, ale przede wszystkim chodziło o to, że naszym metrze było czysto, że ludzie czuli się tam bezpiecznie, smartfony w ręku, tam jedna pisała SMS-y, a w amerykańskim metrze boją się wyciągnąć telefonu, nie? Że jedna kobitka tam, rozumiesz, czytała książkę, druga tam coś kopała w torebce, a w amerykańskim metrze to kobiety ściskały torebki tak, jak tylko mogą, mocno. I tam ludzie zaczęli pisać, i Amerykanie: to jak to jest możliwe, że w polskim metrze nie ma kupy na środku podłogi tego metra, że nie ma kałuży moczu, że tam jeden drugiego nie chce zabić w tym metrze? Jak to jest możliwe, że tam nie ma żadnego graffiti w tym metrze, że ludzie sobie tak po prostu w tym metrze siedzą w tej Polsce? Co to za piękny naród ta Polska? Widzisz? Widzisz? Dokładnie, dokładnie. I też to bardzo szanowałem, że rok temu ja jechałem pociągiem do Polski. Znaczy, z Polski już jechałem na Węgry. Najpierw poleciliśmy samolotem. I No. wracając, pociąg się spóźnił. No, ponad godzinę. I wtedy co było, że powiedzieli, że z biletem można pójść do danego sklepu, gdzie było tam na stacji, gdzieś tam był taki sklepik, i dostaliśmy za darmo dwie picie, czy tam kole, czy tam fantę, czy tam, nie wiem, kawę, czy herbatę, można było wziąć za darmo w cenie biletu. A potem jak, posłuchaj, no za spóźnienie, tak, że musieliśmy tyle czekać, a potem jak wsiedliśmy na pociąg, to jeszcze dostaliśmy dwie butelki wody. Wszyscy dostali, którzy wsiedli. Polska jest pięknym krajem, tylko że Polacy mają dziwną mentalność i raz, że nie doceniamy swojego własnego kraju, a zobaczcie, o te nasze ziemie, kurczę, ilu, że tak powiem, zaborców walczyło, nie? Ile, Posłuchaj, ile. ja ci powiem, co my Trzy razy zauważamy. nas rozbieraliśmy, się poskładali. Posłuchaj, powiem ci, co my zauważamy, jak my jedziemy autem na przykład do Polski, bo to jest najbardziej częste, że autem jedziemy. No. Zatrzymamy się na pierwszej zagranicy, na pierwszej stacji, ludzie uśmiechnięci. Na Węgrzech tutaj już, za przeproszeniem, niektórzy nawet ci powie, że co ty tu szukasz na tej stacji, że jest wkurzony, że nie może ciskać na telefonie, tylko musi ciebie wysłużyć. A w Polsce to uśmiechem czekają na ciebie, pytają się, czy kawkę, czy coś, a na Węgrzech musi się prosić o to, tak? To Tak samo tam naprawdę jest taka mentalność? jak wejdziesz do urzędu, to nieraz jest tak, że no stoi grom ludzi do jednego okienka, bo jest 6 okienek, a jest tylko jedno otwarte. Ale ty mówisz A teraz o indywidualnych przypadkach, czy o tak, ogóle? tak. O w ogóle, co jest zwykle, co między Węgrami a Polakami, jaka jest, no. Co jest innego, tak? Z ludźmi. Na przykład, posłuchaj, jest tak, jeszcze jest okienek otwartych, na przykład w urzędu skarbowym, tylko mówię jakiś przykład, i jest tego otwarty tylko jeden. A babka gada na telefon,
Na przykład, że nie wiem, że a jak tam twój syn i tak dalej, a czeka no grom ludzi, żeby się tam dostać, a jak powiesz jej coś, że proszę pani tutaj pracuje czy coś, to jeszcze ona jest wkurzona i no nie wysłuchuje cię tak, jak powinna, no. Więc na poczcie to samo, w bardzo dużo miejscach jest tak samo, no. Na przykład poszliśmy niedawno kupić kosę sztyl do trawy, tak? No. Poszliśmy, no i tam facet gadał z jakimś kolegą i my weszliśmy, mówić dzień dobry i tak dalej, a facet na nas się gapił, jakbyśmy, nie wiem, nie mieli tutaj być, albo nie wiem. No to tata się wkurzył, powiedział, że ja też mogę gdzieś indziej to kupić i pojechaliśmy do innego miasta, 50 kilometrów dalej i kupiliśmy tam. Gdzie, Nie, gdzie, kochana gdzie... Polsko. Więc serio, Polacy są, no, o wiele lepiej, jak... Może wy to nie zauważacie, ale serio jest inaczej. To właśnie tak, Polak tego nie zauważa. Znaczy, ogólnie Polak krytykuje swój kraj. Ja nie ukrywam tutaj pewnych faktów, że ja też jestem takim krytykiem wielu rzeczy w naszym kraju, ale ja doceniam te rzeczy, kiedy wyjeżdżam i widzę, że tam jest tak, a u nas jest tak, nie? Oczywiście nie wszystko u nas jest idealne, bo widzę też niektóre rzeczy piękniejsze za granicą, aniżeli u nas w Polsce, ale ogólnie, uogólniając to wszystko i moje odczucia sumując do jednego wspólnego mianownika, to jestem dumny, że jestem Polakiem i nawet już teraz nie będę narzekał na mentalność Polaków, skoro ty mówisz, że na Węgrzech jest jeszcze gorzej. A Dokładnie. jakie jest w ogóle podejście Węgra do Polaka? Czy jesteśmy tam lubiani, szanowani, czy... Tak, właśnie to jest to, że szanują dorośli ludzie, tak, którzy no już nie powiem tak, że bardziej nauczeni, czyli znają historię i tak dalej, to jak dowiedział się, że ty jesteś Polakiem, na przykład u mnie, to powie, o, Polak, Węgier, dwa bratanki, od razu, i po węgiersku ci to samo powie. Albo na przykład A powiedz to w po węgiersku. Lengyel magyar kiety borat, egy ty szak egy masz borat. Jeszcze raz, please. Lengyel magyar kiety borat, egy ty szak egy masz borat. Ja zrozumiałem, lędźwie mi strzeliły i idę do lekarza na L4. Tak powiedziałeś? Nie. Boże kochany! To jest to Polak, Węgier, dwa bratanki i do wina i do szklanki, nie? Powiedz to po węgiersku. W pełni. Je jeszcze raz? No, bo ty No w pełni powiedziałeś ci ty. powiedział. Nie, w pełni ci powiedziałem. Aha, że do szklanki też. Tak, tak, A, tak, 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 tak. powiedz po węgiersku, ja jestem Tibor, mieszkam na Węgrzech i witam was wszystkich na kanale Wujka Bohuna. In Tibor vagyok, és Magyarországon lakom, és mindenkit köszöntök a Vujek Bakun csatornáján. Sorry, że cię tak katuję, ale kurczę, no. Ale ty płynnie, Spoko. ale jak ty płynnie mówisz po tym węgiersku. No jakoś się tu mieszka, nie? Tu się pracuje, tu się chodzi do szkoły. A zresztą wracając do tego tematu, właśnie No. tutaj w tym mieście, koło dziury, gdzie ja mieszkam, to w tym mieście też jest, można powiedzieć, taki zgrom Polaków. Tak naprawdę to jest jedna pani, która ledwo co gada po polsku i po węgiersku, jakoś jej się tak udało. No. I ona ma taki. Ona robi czasami takie programy dla Polak, Węgier, dwa bratanki, tak? Przy takim na przykład. I bardzo dużo Węgrów, i no na przykład z Budapesztu przyjeżdżają Polacy, więc w tym to jest akurat honor, tak? Nie w tamtym roku, 2 lata temu pamiętam, że my mieszkaliśmy jeszcze w innym miejscu i jedziemy już do domu ze zakupów i przed nami jakiś Polak, nie? No, autem osobowym. No i się od razu tata wyprzedził go i zatrzymaliśmy się i cześć i tak dalej. Pomogliśmy im kupić dom na Węgrzech w tym samym miasteczku, więc też tutaj się przeprowadzają Polacy, nie? A Nie jak, powiem. a Polacy tam nie przynoszą nam wstydu? Nie, nie, Grzeczni są tam nie. Polacy? Tak, grzeczni są, dokładnie. Nawet burmistrz ich bardzo lubi, akurat w tym mieście. Ale ja widzę, tu jakieś częste wypadki są na tych Węgrach. To jakieś Tak. auto teraz leżało na boku. No, w realu też jest właśnie na lądówkach bardzo często są wypadki, szczególnie na 47 bodajże. Jest najwięcej wypadków. A co jest takiego szczególnego w tej drodze? Znaczy, posłuchaj, no, dużo. Taka lądówka śmierci, tak? Coś w tym stylu, no nie tak jak na Multiku, bo tam to jest w ogóle kamikadze. Cały czas mnie namawiają, wujek, zrób odcinek, jak jedziesz, możesz nawet solo, bez gości, jak jedziesz tą lądówką śmierci. Moi Nie drodzy, pos. no, ja się nie polecam. Ja Beze się mnie nie tam nie polecam. pojedź, ja też chcę jechać. Sam Ja się się nie boję. polecam. Nie, no to słuchajcie, to jest. Znaczy, wiecie co, powiem wam tak, to jest walka z moim zdrowym rozsądkiem, żeby tam jechać. No po co mam się tam pchać, jak tam jest taki korek i tam jest taki tłok? Jak Ale nawet to. muszę. No. Mów, mów, mów. Po prostu powiem wam tak, że ja raczej unikam problemów, a nie ich szukam.
taki se jestem, no. Posłuchaj, ale. No. Sorry, że ci przerwa, ale czasami fajnie tak w korku stać, wiesz? Taki jest taki feeling, bo jak jeździsz na serwerze, to często nie widzisz nikogo, a tam takie jest życie. Ja się nie dziwię, że ludzie tak dlatego tam jeżdżą, bo tam serio cały czas z przodu jeżdżą, trąbią, awaryjki, nie wiem. Daj ty mi spokój, to już wolę tutaj w korku stać w mieście, bo korki tutaj są w miastach, to jest po pierwsze, a po drugie, wiesz co, wolę sobie pooglądać te klimaty, które naprawdę budują we mnie również sentyment takiego klimatu Polski, bo ja widzę, że te pola, łąki, te domki, które są tam gdzieś, kurczę, dalej od drogi. To wszystko mi się kreuje z polskim klimatem również. No ja się tutaj czuję swojsko na tej mapie no kurczę, naprawdę nie wiem, ile bym musiał lat jeździć po tej mapie, żeby tak jak Dandy stwierdzić, że mapa jest na swój sposób nudna, nie? Posłuchaj, znaczy na pewno się wszystko się znudzi, tak? Jak jedna grę gra cały czas, to na pewno się znudzi, tak? Jak nie ma żadnych nowości. Akurat tutaj w mapie cały czas są jakieś nowości dodane. Ale no, co właśnie przed chwilą mówiłeś, że jak na przykład przyjedziesz do nas na Węgry, to jak jedziesz po drodze, to no, rzadko widzisz budynki, bardziej takie pola. No, zwykle pola właśnie widzisz, wiesz? Przynajmniej na tych regionach, gdzie ja mieszkam, tak blisko Rumunii, tak jak mówiłem. No, ale to też ma swój klimat, tak? Polacy to, o, jak tu równo, nie? A w Polsce to wszędzie góry, nie? A to tam Węgier, o, góry i tak dalej. Ja właśnie przyjechałem do tego Szamba da Bal Babalas. Czyli powiedz, jak to się nazywa, no. Kurczę, bo zapomniałem, szczerze mówiąc, jakie to było miasto. Szambo Banderas, jakoś tak. No Tam tak przecież. to. No kurczę, przecież znasz tą miejscowość, no. Ale wiesz, tak jak mi nie mówisz, to dokładnie to tak ciężko, bo nie widzę, gdzie ty jesteś No po teraz. mojemu Szambo Panteras, no tak to jakoś wyszło, no. Ja po węgierskiemu nie umiem, no, ale tak jak ty powiedziałeś to po węgiersku, no panie, no. To kurczę, no powiem ci. A ty ładnie ten nawet ten język węgierski jest, powiem ci. Brzmi tak troszeczkę. Wiesz co? Brzmi tak. Idą na to Polki, uwierz mi. Tak? No. Po prostu brzmi egzotycznie. W Bydgoszczy miałem już na to. Tak? Leciały na ciebie, bo powiedziałeś po No. węgiersku? No, taki, wiesz co, bo ja wcześniej miałem jeszcze większy akcent, bo odkąd jeżdżę na Multiku super firmą, od tej No. pory to tak trochę się bardziej nauczyłem. Jedno to, że już nie przeklinam tyle, no, minus dla mnie, a drugie to, że no, lepiej gadam po polsku, tak, bo jednak na tym spiku się cały czas gada, cały czas się śmieje i jest super atmosfera, tak. I tutaj też mam korki, proszę bardzo. Jak chcę w korku postać, to sobie postoję. Ty jedziesz landówkami, to sobie jadę landówkami. Ta mapa to jest też taka hybryda. A wiesz co, zanim powrócimy do projektu właśnie tej mapy, bo oczywiście, że do niego powrócimy, ale Tak? teraz skoro siedzimy w temacie Węgier, to powiedz mi, jak tam się w ogóle żyje, jaka tam jest stopa życiowa, czy to jest raczej kraj, tak jak Polska, dorabiający się, jak tam jest z zarobkami, czy jak tam w ogóle, jak ci się tam w ogóle żyje? No to tak, mi się żyje, no szczerze mówiąc, może tak powiem z strony rodzicom, ani moja mama, ani mój tata nie pracuje na Węgrzech. Więc akurat oni nie są przywiązani na Węgry, tak? Dlatego jak na razie zostajemy tutaj na Węgrzech, bo jeszcze ja muszę dokończyć tą szkołę, tak? Bo no, trochę by nie było sensu, że ja już tutaj przechodziłem tyle lat i nagle do Polski mógłbym tego od nowa robić, tak? Więc akurat z tym to, jak można to powiedzieć, no, bardzo szukają elektryków, na przykład co ja się uczę, ale akurat w tej miejscowości, gdzie ja jest, to na najniższą normę krajową zarabiają, więc to nie jest tak do 100%, tak, że No to szukają. jak to jest? No to szukają, Nie, a a mało im dokładnie. płacą? Tak, No to będą dokładnie. szukać dalej. No, No. dokładnie. Więc ta norma, najniższa norma krajówka, to jest połowa, no, może trochę za dużo powiedziałem, no, trochę więcej niż połowa polskiej normy minimalnej, tak? Więc tutaj serio Co? bardzo, no, tutaj o wiele mniej się zarabia niż w Polsce, o wiele mniej. A jedno to, że tutaj o wiele drożej płaci, no o wiele, no może nie o wiele, ale te po złotówce, po dwie więcej się płaci za produkt, tak? No to Dane na i. przykład o żywność, jak patrzymy na, nie wiem, na cukierki, to na pewno kilogram będzie o 3-4 zł droższy. Kola to już dwa razy tyle kosztuje.
auto, No to jak no. zarabiacie? No to, ale to, to musi jakoś przekładać przecież na jakąś średnią krajową, na wasz przelicznik w stosunku do waszej waluty. No przecież nie możecie wydawać więcej niż zarabiacie, no bo przecież kurczę, No jak to. posłuchaj, no bardzo dużo osób jest, którzy no, są na emeryturze i dostają, no jak ci to powiedzieć, no 7, szybko przeliczę się, 7 tysięcy forintów to 100 zł, no No. zarabiają 300 zł co miesiąc, na przykład jak moja babcia, no ona dobra nie pracowała, ona zawsze w domu była i z dzieciakami się 300 zł, ale musi jakoś się z tego wyrobić, tak? Tak samo no tutaj na przykład u was w Polsce jest najtańszy gaz, nie? W tej chwili. Znaczy ja wiem, znaczy nie zwracam Ja na to tak uwagi. słyszałem, Może, może. że teraz gaz, bo wcześniej był olej, a teraz jest już gaz najtańszy, przynajmniej dogrzewania na przykład domu, to tutaj na Węgrzech jest najdroższy. Teraz tutaj jest taki problem, że na przykład co są teraz piece gazowe, tak? To na przykład więcej rodzina, czyli w blokach, to na przykład na samej górze to już ci się nie odpali, tak? Bo już są tak. Do tego gazu dopuszczają już tyle powietrza, że to tak naprawdę nie umie tyle ciepła zrobić, tak? Żeby nagrzać dom. Słuchajcie, tutaj po prostu trzeba uważać na bramę. No, brama mnie po prostu złapała za naczepę. Także już wiesz, Tibor, co musicie poprawić. Tak, dokładnie. Ja już pisałem właśnie przez ten czas z Indianem No. i dostałem taką wiadomość, że mówiłem, że kolejność jest najważniejsza i to tak trochę jakby był na mnie zły. Że co jest najważniejsze? Kolejność plików mapy Hungary Map. I to tak wygląda, jak on mi napisał. No Zaraz szybko, bo... ale ja kolejność mam. Masz kolejność? Znaczy, bo No. tutaj wiesz, powiedział, że plik Hungary Dev to można wykasować. Go nawet nie trzeba wkładać do modów, czyli defa to nie trzeba wkładać w ogóle, bo zamiast defa jest hotfix. Taka, no No ale może. ja mam tego hotfixa właśnie. No masz hotfixa zamiast defa, No. nie? No tak. No tak, Ale i. hotfix ma tą samą miniaturkę, co ma też. Tak, tak, to jest normalne, tak. No. I potem mi tutaj mówisz, że najpierw musisz dodać Hungary Base SCS i potem musisz model dodać. Czyli na samej górze musi być model, a na dole musi być base, nie? Wiesz co, no to mi się wydaje, że ja tak mam, chociaż teraz też na 100% nie jestem pewny, bo... Znaczy ten problem na pewno będzie naprawiony, tak? Bo tak jak mówiłem, że my cały czas na forum też działamy, mamy boksera do tego i do reklamy, więc cały czas na tym działamy, jak coś się stanie czy coś, to od razu dostaję do Indiana. Indian mi dzisiaj powiedział, że właśnie miał taki problem, że gracz komuś crashuje, tak? W ciągu gry. Otwartej No, gry no, no, ale crashuje. mi akurat nie crashuje teraz. Mi akurat teraz schodzi płyniutko. I właśnie on też nie wie, od czego to jest. Znaczy to też wiesz, jak wyjdzie nowy rodzaj Eurotracka, tak? Czyli teraz z 1.27, to też No. tam pozmieniane są pliki, dodawane są naczepy. To tam dużo rzeczy muszą oni też dopasować, tak, do tej mapy i no w ciągu ile oni mieli na to dni. Tydzień to tak ciężko chyba raczej. Ja też właśnie sam się zdziwiłem, tak jak ja ci mówiłem, że ja tobie chciałem wysłać przed premierą tej mapy 1.27, żebyś już mógł No. nagrać, a tutaj na to wyszło, że oni już wydali 4 dni temu bodajże. No. Ale jak wydali? To jest ta wersja, którą oni. Które oni już wydali jako sprawdzoną. Ale to chyba nie do końca. Chyba nie do końca, To chyba właśnie. nie jest tak, jak ty mówisz, Tibor. Dokładnie. Znaczy, wiesz co, nie Bo wiem. ta wersja, którą ty mówisz, to ona jest teraz bez tego hotfixa czy z hotfixem? Czy ja cię Z źle zrozumiałem? hotfixem. Znaczy, najpierw wydano z normalnym, No. z normalnym ten, ale był taki problem, że no. Coś tam był jakiś problem, teraz nie pamiętam dokładnie. Coś wywalało albo nie wiem i oni do tego zrobili hotfixa, żeby nie crashowało. Chyba właśnie tak to jest. Ja trochę pokręciłem tutaj słowa. Aha. Właśnie przez to crashowanie dali hotfixa. Ale no mapa cały czas jest poprawiana, tak? Na forum na pewno spróbuję jeszcze na jutro, żeby była włożona normalna wersja, tak? Nic nie obiecuję, ale no powinno już tak być, nie? Do tej pory też. Znaczy powiem ci tak, no mi nie laguje, nie? Znaczy, znosz, dostałem
Ocenę znośnie dostałem za to, że ta brama mi chwyciła No, no, no. z Kubana. Powiem ci tak, no nie zauważyłem, że mi tutaj jakoś lagowało, ale wcześniej testowałem tą mapę na tej naczepie taką, wiesz, tu pamiętasz, nie? To Tak, tak, tak. chyba było wina tej naczepy. Może ta naczepa po prostu przez to, że ona tam, wiesz, to ma swoje filozofie, bo to jest Tak, tak, tak. naczepa z modyfikacji. No i umówmy się szczerze, że przecież te naczepy z modyfikacji, one tak nie do końca Działają jak powinny. działają jak powinny. One też mają jakieś tam swoje koncerty życzeń no można się też spodziewać, że coś od strony innych modyfikacji po prostu no, będzie coś nie ten teges, nie? No dokładnie. Znaczy wiesz, też to jest możliwe, że jest tyle takich problemów, można powiedzieć, że no takich błędów, że bardzo dużo nowości zostało dodanych. Może to akurat jak raz się przejedzie, czy dwa, to się nie zauważy, ale jak może ci powiem, zauważysz tym razem, No. wezmę ci na to uwagę, że teraz jest zrobione tak, że zauważyłeś, że po drodze czasami jest jakaś stacja autobusowa, znaczy tam coś w tym stylu, tak? Zatrzymanie dla autobusów i tak dalej. To No i teraz jest tak zrobione, że tam ludzie stoją, ale jak jest zła pogoda, albo już jest późny czas, czyli już się zaczyna robić ciemno, czy tam pada deszcz i tak dalej, to te ludzie uciekają stamtąd, więc nie będziesz ich widział. To jest znaczy taki mały smaczek, No tak? dobra, Ale teraz zaczął mi padać deszcz, a ja do serwisu. To zobaczymy. no zobaczysz. Sezamie, otwórz się. Wilma, open the gate! No co tu się dzieje, no? Kurde, no! Patrz zawsze na to. No wiem, zasada jest taka, że się patrzy na ten jebudnik tam, czyli kogucik, nie? Ale ten jebudnik teraz nie jebuto, no i, no i powiedz mu coś, no. I co ja mam teraz biednego zrobić? No Posłuchaj, inaczej se podjadę, no. może ci w pilocie się baterie skończyły. Ale to właśnie nie mam pilota, nie dałeś mi pilota do tej bramy. A. Patrz, teraz jakbym wycofał, to ona się otwarła. Czyli ja podjechałem za blisko. Możliwe. Szczerze mówiąc, jeszcze do tej techniki jakoś się Jest nie taka, znam. słuchajcie, jest taka zasada, że trzeba czekać, aż ten niebutnik przestanie jebutać. I dopiero wtedy możemy jechać, bo jak pojedziemy wcześniej, zanim niebutnik jebuto jeszcze, to mamy tam zderzenie z niewidzialną ścianą. No. Cały Niebutnik. wujek, no, wiesz, no, wujek Bochu, no, nie ogarniesz tego, to nie jest do ogarnięcia. Go trzeba tylko zrozumieć, nie ogarnąć. Coś na takiej zasadzie. Słuchaj, tutaj są tacy, którzy mnie rozkminiają już tyle lat i nie udało mi się do dzisiaj, także to jest po prostu, to nie jest do rozszyfrowania. To nie jest normalne po prostu, no. Człowiek bardzo pozytywny. No, staram się przynajmniej być, no bo co mam, siedzieć i płakać. No nie o to chodzi. Powinniśmy po prostu się cieszyć każdą chwilą i tyle. Ja będę ci próbował zawsze zdjęcia wysłać na mailu, co tam nie wiem, czy na twoim fanpage'u będzie może można wydawać takie zdjęcia, bym ci mailem wysyłał, jak ja będę testował mapę i no No takie smaczki. oczywiście, ja to Tak? będę Dobra. publikował na moim fanpage'u, ile będę mógł, Dobra. ponieważ przecież dobrze o tym wiesz, że ja mam tutaj kampanię, ja mam trzy kampanie na łamach mojego kanału z ETS-a i jedna właśnie z tych kampań to jest kampania nie inaczej jak na właśnie mapie Węgier. Antoś niestety jest bardzo wrażliwy na wszelakie kolizje i widzicie, no właściwie brama rąbła w naczepy, ale Antoś no, dostał szmarę, nie? Posłuchaj, to jest pozytywna rzecz. Ja przynajmniej tak myślę, że Frank akurat jest taki, że on nie powie ci, że nie wiem, że nie możesz o tym mówić, nie mówisz o tym. Mówisz wszystko, co ja wiem, to też Nie, mogę tobie pomóc. czyli nie ma u niego tematu tabu. Nie ma. Znaczy, na przykład jest takie coś, że jak my dostaniemy mapę Hungary Map, to nie możemy live robić albo nagrywać, bo to jest akurat to ja rozumiem, bo na przykład jak będzie jakiś większy błąd, że crashuje i tak dalej, to jednak pokazuje, że no, mapa jest no, nie, coś nie teges, tak? Ale to jest w strefie bety, tak? Jeszcze I nie wydana. ktoś może być zniesmaczony, ale patrz, no tutaj Tak. pada deszcz, a ludzie są na przystankach. Ale to po jakimś czasie powinno zniknąć. I Przynajmniej wszędzie są ludzie. wszędzie? No, wszędzie są Powinno ludzie. to zniknąć. Jak nie, to tak samo to idzie do Indiana, bo ja szczerze mówiąc, ja zauważam, że znikają. Nie wiem jak u ciebie. No, no materiale zobaczysz, żeby nie było, że cię tutaj, wiesz, Nie, to cała Polska mi wierzę ci. świadkiem, nie? Wierzę ci.
Ja tutaj specjalnie jeszcze zoomowałem. O, tak I jak teraz posłuchaj, rozumiem. może tutaj mam taki, można powiedzieć, że jestem do przodu, że mogę tutaj poprosić twoich widzów, że jak mają jakieś problemy z mapą, to może nie wiem, w komentarzu jakby napisali, czy No, w tam na komentarzu forum. pod tym filmem piszcie i tutaj albo człowiek, helper z tego teamu, Znaczy, tylko, ale on umie po polsku, on nie umie. Nie umie, dlatego ja To będę ty na tym będziesz patrzył. musiał. Tak, dokładnie, ja będę. Tibor jest patronatem tego odcinka i on po prostu w sekcji komentarzy będzie wam pomagał. Jeżeli będziecie mieli problemy z tą mapą, ewentualnie będziecie mieli pytania w stosunku do tej mapy, a Tibor, znaczy widzicie, nie ma dla nich tematu tabu, Nie mówią ma, otwarcie o dokładnie. swoim Tak. projekcie, więc możecie pytać po prostu, ale słuchajcie, ja mam też do was taką prośbę. Zadawajcie jakieś pytania takie rozsądne, prawda? I nie takie, które odpowiedzi już na te pytania padły w odcinku. No. Ja miał do was małą prośbę. Posłuchaj, wujku, a jakbyśmy to zrobili na przykład, jak dostanę dużo pytań, bo ja szczerze mówiąc to takie, wiesz jak ja mam z pisaniem, tak? Ja nie chcę po to, żeby cały kraj ze mnie się śmiał. Nie, no możemy zrobić coś takiego, że ewentualnie ja te pytania spod tego odcinka pozbieram i będę ci je zadawał zaś kiedyś, nie? Jak tak, tego, tak, bo okej. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie Czytam. Spotkanie No, ja na też. tej mapie, nie? Że pojeździmy Dokładnie. sobie jeszcze wspólnie, nie? Może nam się uda, bo posłuchaj, ja coś słyszałem takiego, ale to nie jest na 100%, że Frank i Indian i cała ekipa no, wzięła już jakiegoś informatyka na to, żeby oni bardzo chcieliby mieć taki własny launcher do Multika, ale no, jest taki jeden problem, że to jest tak naprawdę karalne. Coś mi mówili, że właśnie ten informatyk im nie chce tego zrobić, bo coś tam trzeba jakiś klucz wygenerować, No. czy... No i właśnie tego nie chcą robić, dlatego ja nie wiem, ja mam nadzieję, że może ktoś od Trackersa tego ogląda i nie Aha, wiem... bo wy byście chcieli mieć tą mapę, która jest zresztą na osobnym module na MP. Tak. Tak, na MP, ale nie myślę o tym. Wiem, żeby był na pewno, bo to jest ciężka mapa, tak? Wiem, żeby był chaos, ale nie myślę teraz o To by. jakiś. Nie, ja myślę, że po prostu, gdyby ta mapa była na multiplayerze, to by powstała nowa definicja chaosu. Ja nie wiem, Tak? czy świat na to jest gotowy. Nie wiem, naprawdę. Znaczy, nam chodziło o to, że nasza ekipa, no, jesteśmy, no, mówmy tak, że twardo 10 osób, tak? No. Może trochę więcej, bo tam są też kierowcy, którzy też czasami jeżdżą. I po prostu, żeby oni mogli tak sobie pojeździć razem, wiesz, bo... Ale ty sobie wyobrażasz na tych bazach na przykład wjeżdżać 10 trackersów jeszcze z jakimś ładunkiem nad... No, z jakimś gabarytem. Bożeż kochany! Posłuchaj, wszystko się da. Trzeba popieścić i się wszystko zmieści. Znaczy, na pewno fajnie by było wujek z tobą na multiku pojechać. Na tej mapie? Nie wiem właśnie, jak to jest możliwe, realne. Zaprawdę powiadam ci, miło by mi było, ale musimy być realistami. Ta mapa nigdy nie będzie na multiplayerze. No, nie niestety. ze względu na to, że ktoś się na to uparł, tylko chodzi tutaj o sprawy techniczne. Po pierwsze, to jest zupełnie inny moduł. Po drugie, każdy jeden model musiałby być konwercony, a po trzecie, byście chcieli tak, żeby ta mapa była na innych serwerach, aniżeli jest teraz ta wersja multiplayera przez Steama, nie, i aktywowana i ten. Słuchajcie, to jest niemożliwe. To jest po prostu, ja ci to teraz mówię, ja wujek, bo pierwszy, że to jest technicznie niemożliwe. Rozumiem. No, ponieważ to dobrze znam wiedzieć. Anatomię multiplayera i mówię ci, że to jest niemożliwe technicznie. Nie ma takiej opcji, wielu ludzi tak już chciało, wielu graczy tak już chciało, żeby pykać sobie na swoim własnym serwerze tylko z danym kumplem, bądź jakaś tam fałeczka, która sobie tylko śmiga w swoim gronie z na przykład trafikiem, ale jeżdżą sobie tam, nie na swoim... Jest to po prostu nierealne. Posłuchaj, dlaczego? Ano dlatego, że multiplayer cały czas ma zaplecze, jest cały czas dostosowany do najnowszych wersji gry i nawet gdyby chcieli zrobić jakiś wyjątek, to oni by musieli patrzeć, ile map wspierać. To jest dla nich technicznie nie do wykonania. No tak, a też swojego projektu nie oddadzą po prostu do obsługi na serwery jakieś zewnętrzne, bo to jest tak, jakby oddali swoją pracę automatycznie. Posłuchaj, zresztą tak jak patrzę, to serwery by na pewno też tego nie pociągnęli, bo no niektóre komputery nie pociągną mapę Hungary Map. Nie, nie. A posłuchaj, może...
To ja ci już teraz mogę powiedzieć, że no nie chcę gasić waszych marzeń, no nie chcę stąpać po waszych marzeniach, więc postaram się być delikatny, ale no cholera, to jest niemożliwe, no. No, rozumiem. Posłuchaj, może ja bym jeszcze trochę inny temat, bo India mi poprosił, żeby tego powiedzieć, bo jednak więcej osób tego będzie słyszało, że dużo pytań jest, że czemu, nie wiem, Hungary Map nie połącza się do promocja i tak dalej. No i tutaj bym powiedział, że... No bo to jest osobny moduł. To jedno to, że to jest jedno osobny moduł i tutaj jest całkiem inne skalowanie, bo skalowanie mapy Hungary Map to jest 1 do 3, a skalowanie mapy SS-a i promocja to jest 1 do 19. Jak się nie mylę. No. I to tak wygląda te skalowanie, kto tak nie rozumie, że na przykład przejedziesz 100 km na mapie Hungary Map, to jest jakbyś przejechał 615 km na promocie albo na mapie SS-a. I no tak samo. To ja wam jeszcze inaczej powiem. Ja się cieszę, że ta mapa ma indywidualny charakter, ponieważ dobrze jest po prostu pośmigać sobie na czymś zupełnie różnym i tak zróżnicowanym jednocześnie. Także ja się cieszę, że to nie zostało, że tak powiem, tak że ten projekt nie został zglobalizowany i połączony z innymi mapami. Zresztą widzisz, jak to bywa, nie? No tutaj na przykład ci autorzy, prawda, czyli Indiana i Frank 007. Tak? No, tak. Indiana, mówisz, ile facet ma lat? 47. Nie, Frank ma 40 coś, ale Indiana ci nie mówiłem ile ma lat, on jest po emeryturze, no on ma chyba ponad chyba 60 czy 50. Aha, no to ja pomyliłem. Posłuchaj, no. na Steamie, u mnie to tam jest, mam go znajomych, u niego tam jest jego zdjęcie profilowe, to sam będziesz mógł powiedzieć tak wzrok ile ma lat. No tak czy inaczej, słuchaj, sprawa wygląda następująco, że ten Indiana to jest ostatni Mohikanin, nie? No, taka jest prawda, bo słuchaj, gościu, który jest na emeryturze, no siedzi sobie i tam dłubie przy tym projekcie i robi wszystko, dokładnie, żeby ten projekt powstał i żeby był i w jakiej jakości on jest. No ja nie wiem, czy znajdziemy jeszcze jednego takiego dziadka. I on robi serio tego ze serca. Posłuchaj, on mi zaproponował, że ja kiedyś siedziałem w jednej firmie, mogę powiedzieć nazwę? Chyba mogę, nie? No, jeździłem we firmie PMK Logistic, to jest taka firma no, na singlu, tak? I posłuchaj, on nawet zaproponował, że zrobi dla nich bazę na promocie, nawet nie na mapie Hungary Map, bo jakby mógł być taki wredny, że nie wiem, że to jak już zrobię dla was bazę za darmo, bo on nie chciał nic za to, to jedźcie na mojej mapie, nie na promocie, no ale niestety do tej pory no już zaczął, bo już słyszałem, że zaczął, ale jeszcze do tej pory ta mapa nie, znaczy ta siedziba nie została wydana dla nich, no bo po prostu cały czas dostaje jakieś pracy, tak? Czy tam poprawić drogę, czy tam tutaj, bo on robi też, można powiedzieć, taki ruch AI, znaczy nie modele ruchu AI, tylko no jak oni jadą, tak? Że w ty zakręt małpo biorą... zielona. Nie ty, Tibor. tak, Antek, rozumiem. Antek! No, ja mu gaz, on mi zgasł, no o to mnie się rozsądziło. Żebyś nie zrozumiał, że to ciebie powiedzie, to tak wiesz, no. No i on właśnie robi też ruch AI, tak? No. I no duże rzeczy trzeba na tym robić, bo no są dziwne rzeczy, czasami ja sam się dziwię, tak, jak on mi pokazuje. I teraz właśnie jest bardzo dużo skrzyżowań doszły, zjazdy z autostrady, zwężanie dróg na landówkach i tak dalej. Teraz są na przykład, nie wiem czy zauważyłeś, że kiedyś nie były te lampy, że nie wiem, że prosto nie możesz jechać, ale w lewo możesz, czy tam w prawo. To teraz to zostało... Znaczy, chodzi ci o tą sygnalizację warunkową, tak? Tak, to teraz też... Nie wiem, czy teraz już jest dodana, bo ja mam całkiem inny rodzaj mapy niż ty. Dlaczego ja nie mam takiego rodzaju, jaki ty masz rodzaj? Posłuchaj, bo na tym rodzaju, co ja mam, to tam są też... Okej. Okay. Też dużo rzeczy, które no... Może dostanę pozwolenie to, żeby ci dać, ale no nie wiem, czy byś chciał mieć tą mapę, bo tam są na przykład takie budynki, które no nie powinny tam być, wiesz, czyli po prostu patrzeć, zobaczyć, czy tam budynek nie ma jakiś, nie wiem, problem z teksturami, czy coś w stylu, to nie tak wygląda, że akurat tester, że nie wiem, ma wyjść mapa na 1.27 i ja przed tym to dostaję, tylko też przed tym dostaję budynki, które trzeba sprawdzić i one zostaną dodane. Słuchaj, moja mapa chyba jest zepsuta, bo po pierwsze, mam tu jakiś deszcz, którego nie ma w ogóle na mapie. I nie wiem, co on tu w ogóle robi, ten deszcz. To jest po pierwsze. Po drugie, zaznaczyłem sobie serwis
i miałem do niego parę kilometrów, a ja jadę, i jadę, i jadę, i jadę, i jadę, i jadę. Ja nie wiem, czy jadę do końca odcinka, zajadę. Przecież tam było coś 20 kilka kilometrów, bo ja jadę, Boże, z kochany, jadę. Zaraz mi sam w baku paliwa braknie, ja nie zajadę na ten serwis, chopie, te, na tej mapie na suche buki nie zarobia. Dacie na mokre tak... i no, bo dość cały czas padzę, no, kruca, fuks, no. Można wyliczyć, że jak jedziesz w realu godzinę na mapie, to przejeżdża 3 godziny w mapie. Czyli godzinę realu, to 3 godziny w mapie. No to kraj, no coś, 3 godziny, 20 kilometrów, no coś ty oczarzał, no przecież to na rowerze by gib ci przyjechał, no. A to przecież jest Antek, on potem ma większe możliwości. To dobry Antek przecież jest, no nie no. Nie, ale nie tak, no. To najważniejsze jest to, że ja osobiście dobrze się tutaj bawię, nie? No. Ja też, uwierz mi. No bo nie... I ogólnie rzecz biorąc, ja nie zrezygnuję z kampanii na tej mapie, a teraz jakbyśmy się już skumacili, to mam nadzieję, że będziemy w stałym kontakcie i że od czasu do czasu się spotkamy i waniemy jakiegoś odcinka dla naszych widzów, nie? Tutaj, no. Oczywiście, jak najbardziej, ja bym się najbardziej cieszył chyba. Bo ja jestem bardzo ciekawy Węgier, chciałbym więcej poznać te państwo, bo nigdy tam nie byłem. No. W tych państwach byłem, ale no, widzisz... Nie byłem nigdy na Węgrzech. No. Posłuchaj, może możemy coś takiego zrobić, to jest mój pomysł, że ja chcę może gadać bardziej o Węgry w życiu realnym. No, ja nie, jestem uparty na ten multik, żebym z tobą pojechać jednak, wiesz? Bardzo ciekawy kraj, no żniwa, rozumiesz, deszcz pada, tutaj kombajny w bolu pracują. No, właśnie tutaj gospodarka jest bardzo rozbudowana, ale no nie tak myślę, że tutaj traktory to są jeszcze te starszej generacji, tak? Tutaj no, rzadko kto ma nowy, ale ostatnio widziałem cały konwój jechających 3 potężnych kombajnów John Deere'a. Czyli chcesz powiedzieć mi, że węgierskie rolnictwo nie jest rozwinięte tak jak polskie? Może nawet bardziej rozwinięte, ale nie w maszynach. Nie w maszynach, ale bardziej... Ale słuchaj, no są rozsądni, po co wymieniasz, jak jest dobre? No to... To są oszczędności przecież! No, ale posłuchaj, na Węgrzech co najwięcej zauważysz, to te raby, te potężne traktory, które mają podwójne koła po bokach, tak? Mhm. I zajmują ci całą drogę i cały czas jeżdżą ify. Ich jest bardzo duży, bardzo dużo. Ify. Aha, tak. IFA, te takie wielkie, ja na te auta wołałem ropuchy, bo one były takie nadęte, te kabiny tych, tych ciężarówek. Ja na nie sobie osobiście wołałem ropuchy. To oczywiście nie jest jakieś tam ogólne pojęcie tego samochodu, tylko to jest moje pojęcie tego samochodu. No, na przykład, nie wiem jak u was, ja tak wiem, że w Polsce nie jeżdżą ikarusy. Jeżdżą! Jeżdżą? Znaczy są wycofywane sukcesywnie i stopniowo tam z wielu... Na przykład no, u nas w lutym tego roku ściągli ostatniego Ikarusa, chociaż ja wiem, tam kilka sztuk zostawili gdzieś tam do jakiegoś tam, nie wiem... No po prostu zachowali tam kilka sztuk, ale to stoi gdzieś tam, nie wiem, gdzieś do jakiegoś muzeum to chyba ma iść, albo gdzieś tam. Jeden z widzów mi pisał, że te kilka sztuk tam poświęcili na coś, a resztę na złą poszło. No, właśnie tak jak gadamy o Ikarusie, to nie wiem, czy kojarzysz firmę Hydrosystem w realu? Nie za bardzo, co? Wiesz co, ja już tyle o tylu firmach słyszałem, że może słyszałem, a może już mi tym uchem leciało, tym wyleciało. No. Znaczy to zresztą z tym ogólnie na Węgrzech to praktycznie same Ikarusy są. Takie jak Mercedes, Volvo to najwyżej w stolicy, ale no w innych miast to same Ikarusy cały czas. My się śmieliśmy, bo jak był za duży smog, nie, to tam burmistrz poprosił, żeby no jak wszyscy mogą, to żeby jechali autobusami, tak? A na Facebooku to wy zrobili takie zdjęcie, jak Ikarus i z tyłu taka potężna czarna gła za nim, nie? Igor, czekaj, sorry, że ci przerwę, ale mam tutaj teraz, że tak powiem, odpływ. Znaczy, tak? Jestem na promie. I mam tutaj teraz taką dziwną, rozumiesz, nazwę. Mogę ci przeczytać po mojemu? Tak, tak. Dunaj Warosew, czy jakoś tak. Jak się to po waszemu pisze? Bo tutaj na tym są... Dunaj, ale jeszcze raz, drugie to jak? Dunaj, znaczy to jest jedno, tylko ja sobie to podzieliłem, bo nie jestem w stanie tego wypowiedzieć za jednym razem. No. Ja musiałbym sobie 4 chyba kieliszki takiej, wiesz, czystej, żeby to wypowiedzieć za jednym. To nie są przyzwoite rzeczy na odcinku. Słuchaj, Dunaj Warosref,
Tylko że wymocie te ogonki. My mamy ogonki na dole, a wymocie ogonki u góry, no. Kurczę, wiesz, tak, no, tak trochę ciężko, wiesz, jak mówisz, to wiem, że Dunaj, no nie kojarzy ci się? Nad nie U jest, kojarzy, są, no wszędzie są kreseczki, nad U, nad A i nad E są kreseczki do góry. I jeszcze raz? Dunaujvaro, Boże, a, nie Dunaujvaros, Dunaujvaros. Dobra, wiem, dobra, no, tak jak powiedziałeś, to tak. A co to znaczy? Dunaujvaros, to, wiesz, Duna to jest ogólnie, to jest jedna z rzek, tak? Aha, czy Dunaj, Dunaj, no. No, czyli, no, czyli a, coś przy miasteczko nad Dunajem, tak? Tak, a Ujwarosz to znaczy nowe miasto, czyli no Dunaj nowe miasto, można tak A przetłumaczyć. płynę do Dunajvaros. A Dunajvaros to jest to miasto, Varosz to miasto, nie? Czyli ja po prostu przez Dunaj promem płynę. Tak, dokładnie. Jak fajnie. Od razu. Jak to fajnie być świadomy. Co się tu robi na tej mapie? A żebyś wiedział, jak India mówi, on ci wie każdy most jak się nazywa, każdy budynek jak się nazywa. Po prostu mi czasami szczęko pada, mówi, pokazuje mi z lot kamery, że jak tu wjeżdżasz do miasta, to widzisz bazylikę. A ja tak, jaka bazylika? Mamy w ogóle bazylikę? No, wiesz, ja akurat tak z historii Węgier i tak dalej, tych budynków, to tak, no nie znam się, tak? To jest niesamowite. Ja chciałem tylko jechać do serwisu. To miało trwać, no... kilka kilometrów. Gdzie ten serwis do Jasnej Niepodległej? Niech ten serwis już będzie. Please! Nie ma go! Masakra przecież jakaś to jest. Serwisie cholerny, gdzie się schowałeś na tej mapie? Fantastycznej zresztą nawet. Nie, i jak tej mapy nie kochać, kiedy tu mamy takie, kurde, fajne niespodzianki. Robi ci mapa na złość, ale niby jest fajnie, nie? Nie, no słuchaj, no. Jeszcze tutaj na bezczelnego wymuszę pierwszeństwa, co się będę. Posłuchaj, to są tylko Węgry. A słuchaj, ogólnie... jak Węgier, Polak, dwa bratanki do kielicha i do szklanki, no to se kurde mnie wybaczy, nie? Że wyszedłem przeciwko niemu. Dokładnie. Ogólnie jak przyjeżdżają do nas ciężarówkami, to właśnie... Jak to zaznaczyć ciężarówkami? Bo on dokładnie. Bo on mi przed odcinkiem... Mogę powiedzieć? Możesz, oczywiście. A mi przed odcinkiem walnął termin, no wiesz, bo u nas tyry jeżdżą. Ja mówię, co? Przepraszam, jeszcze raz. Od razu naklejka nad monitorem, ciężarówki, nie tyry. Nie mówisz tyry. Utrzyma stosunki dyplomatyczne. Dokładnie. Z Polską. Masakra. O, siły. I właśnie przyjeżdżają kierowcy z Polski, z Katowice i no mówią właśnie, że... No Węgrzy to są najgorszy typ kierowców, że akurat mówię o kierowca ciężarówki i kierowca ciężarówki, nie osobówki, że na przykład jak masz taką odległość między dwoma ciężarówkami, że trzymasz te nie wiem ileś tam metrów, to jeszcze na chama wjedzie przed ciebie, nie? Albo nie przepuszcza cię. No, albo jak ty wyprzedzasz, to przyspieszę i takie rzeczy, no niestety taki naród. Ale u was ciężarówki i samochody to się chyba nie psują, co? Jak nie? Dlaczego wjazd do serwisu jest zarośnięty trawą? To widocznie nic dawno tędy nie jechało. Nie, no. Nie, bo to ja wychodzi... tu teraz patrzę i z baranią po prostu, no patrzę, tutaj trawa rośnie na tym serwisie, czyli tutaj się nic nie psuje, no. Tak mi się na daje, Węgrzech, na Węgrzech wygląda tak, że no, można wypowiedzieć tą nazwę, no można, no nie jestem rasistą, ale czarnostopy, czyli cyganie, to oni chodzą na taki zasiłek, można powiedzieć, i za ten zasiłek muszą kosić trawę, malować jakieś płoty i tak dalej, wiesz? Och, jak mi się to podoba. Normalnie zaimponowaliście mi teraz. No, więc takie rzeczy robią. No, ale no co, tak samo kradną kosiarki. No, jakoś coś dobrego powiedziałem, to chcę coś złego powiedzieć. Słuchajcie, no... tu macie BDF-y. Jakby was to interesowało. No, tandem... to są BDF-y, to chodzi o tandemach, nie? Tak, tylko że ja tutaj nie odważę się na tej mapie jechać BDF-em. Dajcie mi spokój. Ja nie jestem samobójcą. Nie, challenge z tymi nowymi DLC. I słuchajcie, tutaj chciałem zauważyć, że przy konfiguracji tej ciężarówki macie fantastyczne info. Zobaczcie, ładunek normalny, ciężki, manewrowość, to nie wiem co to jest. Zoptymalizowany układ napędowy dla lepszego wspinania się i zjeżdżania ze szczytów. Zobaczcie, jakie tutaj są fajne staty, jak to jest fajnie przedstawione tutaj. Widzicie? Ty masz tego Antrosa, który nie ma z tyłu łóżka chyba, znaczy on jest taki
Cienki bodajże, nie? No. Dowiem, o którego chodzi, no. Fajny model. I tutaj, słuchaj, jest kilka tych konfiguracji. To, słuchaj, naprawdę imponujący jest ten model. No, imponujący. Akurat tutaj mam teraz. Czekaj. Tak, chcę anulować. Ja chcę. Czekaj, nie, jeszcze raz tam wejdę, bo ja bym sobie może większą budę założył. O, tą budę bym sobie założył. A Stać mnie może. na. Stać mnie na to w ogóle? Chyba mnie stać. I zobaczcie, tutaj są też takie indywidualne malowania. Gdybyście na przykład na singlu, no tutaj akurat na mapie Węgier, no to nie może być to inaczej. Chcieli na przykład zaimprowizować, że jedzicie już w jakiejś firmie, nie? Że jesteście pracownikiem jakiejś firmy. To proszę bardzo, macie tu już jakieś malowania. Widzicie? I nawet te z Ravena tutaj są dostosowane pod ten ciągnik. Widzicie? Super to jest zrobione. Co chciałem powiedzieć, że może jeszcze powiem o jednym na pewnym update'cie, co będzie w następnym oddziale mapy, tak? Czyli w następnym. Kurczę, no słowa uciekają, widzisz? Jednak jest minusem, że mieszkam tu, to się polski zapomina. Ale to, ale i tak sobie nieźle radzisz, naprawdę. Posłuchaj, przy nowym. Mówisz jako Węgier, po polsku mówisz czyściej jak nie jeden Polak angielski po polsku. Nie namieszałem? Dobrze powiedziałem? Posłuchaj, przymkniemy nad tym oko, bo ty też byłeś niedawno w Anglii. Nie, no nie, coś ty, ja w Anglii byłem, no, teraz na majówce. No tak, no ale byłeś. Posłuchaj. Gdzie ja tu jestem? Gdzie jest mój ten samochód? Następnym update'em, co będzie na pewno dodany, to będzie te takie drogi, które no bardziej będą zrealizowane, czyli bardziej się drogi będą bujały, czy tam ciężarówki będą się bardziej bujały, i tym bardziej przyspieszasz, to tym mniej będą się bujali, czyli takie nierówności będą na drogach. Może coś tam będą dziury, ale nie tak często, tak jak na promocie, bo akurat przy promocie mi się nie podoba, że oni nakleili takie, nie wiem, nakładki, czy tam nie jak ci to powiedzieć, i tak No. podskakuje ci ciężarówka. To mi się no nie podoba, a tutaj spróbujemy zrobić dziury dokładnie, a nie takie, nie Czyli wiem. tutaj na tej mapie są te drogi za ładne, twoim zdaniem. Oczywiście. Czyli macie ogólnie drogi jak w Rosji i jeździcie jak Rosjanie. No, może nie tak, Chciałem bo. być dyplomatyczny, jakbyś mnie źle odebrał, to ja walczę tutaj cały czas o dyplomatyczne stosunki, rozumiesz, Polska, Węgry, nie? Żeby nie było. Znaczy te drogi, te można powiedzieć krajowe, tak, gdzie najczęściej są używane, no to owszem, no są w dobrym stanie, można powiedzieć, tak, ale no i tak one są takie cały czas, że jedziesz na dół i do góry, jedziesz na dół i do góry, no równo nie umieją zrobić ci drogę. Aha. Może jest prosta bez dziurów, ale no nie umieją ci zrobić no prostą drogę, no nie Oj umieją. tam, oj tam, słuchaj, to jest taka po prostu architektura. To trzeba po prostu przyjąć na klatę, no i tyle. Przynajmniej macie roller coastery na drodze, a No. my musimy specjalnie do Wesołego jechać. No i widzisz, no to zawsze trzeba. Ty musisz być po prostu takim. Pozytywny. Ty musisz mieć w sobie wujka Bohuna. No wujek Bohun jest taki, że on w każdym negatywie szuka pozytywu i umie sobie ciężkie sprawy wytłumaczyć na swoje i obrócić to w dobry żart. Może ci powiem jeszcze taką ciekawostkę, To był że. teraz głupi żart. Nie ta ciekawostka, chodzi o to, że mi Antek tutaj zdechł. Ale moja wina, moja wina. Odzywa się Antek, tak? Nie, znaczy Antek się dobrze spisuje, tylko że jak ja z tobą sobie tutaj gadam i rozglądam się na lewo i na prawo i myślę o wszystkim i o niczym jednocześnie, bo jak myślisz o No. wszystkim, to myślisz o niczym tak naprawdę, No. no to robię tutaj mniejsze i większe głupotki, nie? Także ty musicie być dla mnie wyrozumiali, nie? Żeby znowu mnie słyszał gdzieś tam na jakichś forach tematycznych, że ten wujek Bohun znowu nie umie jeździć gdzieś tam, nie? Nie wiem, czy wiesz, że Frank i Indian i Boxer i Lecho, oni są niby no tak, oni mi powiedzieli to im wierzę, tak? Oni są oficjalnymi testerami SCS-a nawet, wiesz? No teraz to już wiem. No, więc też testują te mapy. Zresztą ja się zdziwiłem, bo ja nie myślałem akurat, To no. dlatego oni tak dobrze tutaj znają te wszystkie skrypty i sobie z tym poradzili i nawet wiedzieli, jak sobie mapę na osobnym module zrobić. A czy ty pytałeś kiedykolwiek twórców, dlaczego ta mapa jest na osobnym module? Nie. Właśnie dlatego. Znaczy ja podejrzewam. Znaczy wiesz co, no, ja się teraz podzielę tutaj moimi podejrzeniami z tobą, że właśnie to, że chcieli zrobić inną, nie tylko że inną skalę, ale też inny wymiar czasu, tak? Tak. To chyba ma wiele z tym wspólnego. Tak mi się Znaczy, wydaje.
Znaczy ogólnie mapa zaczynała się jako prywatna, tak? To też może trochę jest w tym racja, tak? Że Frank sobie zaczynał robić dla siebie, tak? Dla kolegów na przykład, dla takiej małej grupy. No ale no bardzo dużo osób się z tym interesowało, że chcieli, były live'y i tak dalej. No i opublikowali to i dosyć dużo osób lubi tą mapę, tak? Na forum też to zauważyliśmy, że cały czas piszą do nas, nie? Ale wiesz co, jest jeszcze takie jedno zagadnienie, bo cały czas mnie interesuje, co kopło Franka, żeby tą mapę upublicznić. Wiesz, tak, zastanawiałeś się kiedyś nad tym, patrz, robisz mapę dla siebie, wiesz ile cię to pracy kosztuje, nie? I patrz, nagle z dnia na dzień, oczywiście się cieszę z tego faktu, żeby nie było, że marudzę, nie, bo nie marudzę, ja się cieszę. Bo tak jak powiedziałem, no, ostatni Mohikanin i Frank, no to naprawdę, no szacun dla nich niesamowity. I słuchaj, robisz sobie mapę dla siebie i tutaj nagle taka decyzja, dobra, upubliczniam i niech się dzieje co chce, niech ludzie mówią co chcą i tak dalej, nie? Kiedy to się w ogóle stało, że on tą mapę upublicznił? Posłuchaj, bo mi się teraz tak skojarzyło, że już się raz tego zapytałem, ale pamiętam, że nie doszłem do tego, bo dostałem tylko link do właśnie tego ci na pewno wyślę, tylko No. no proszę o czas, No. bo właśnie jeden z pracowników Rest Cargo firmy zrobił interview z Frankiem i No. Frank mówił od początku wszystko i z tego jest taki no. Taka, no, nie nagranie, tylko właśnie napisali to w dokumencie, że to, co pytał, odpowiedź i tak dalej. No. I ja to będę, no, to przetłumaczę i wyślę tobie, a ty to po prostu prawdopodobnie, nie wiem, wystawisz czy tam na forum, czy tam dla siebie to zostawisz, czy tam pogadamy o tym na odcinku. Bardzo dużo akurat jest tych wersji, co możemy zrobić. No co jest kurza twarzą naczepą? No. Nie No działa? musiałem. Nie, no musiałem sobie poprzeczyć, żeby ona mnie się zaczepiła. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, tam siedzi komisarz Rex z samym Rexem. No to jest taki niemiecki komisarz z niemieckim psem. I nawet ten owczarek też jest niemiecki. Ale oni są na Węgrzech, bo oni teraz pilują, żeby mi niczego tam ze skrzynki na palety nie rąbli. I zresztą nawet używają mojej buty gazowej, kto im pozwolił. A tam w tym kamizelce, tam to jest właśnie Tibor. Dokładnie. Pomachaj, Tibor. O, proszę bardzo, Tibor, macham, Macham, macham. że nie był. No i tak to Witam mniej więcej wszystkich. wygląda. I teraz, jak sobie naczepę podłączę, to oni se znikną. O, proszę No bardzo, i nie? Tibor już jest w środku. Moi drodzy, a teraz logiczność logistyczna, moi drodzy. Niech będzie teraz tak, że pojadę sobie, o tak, właśnie, z miejscowości, która się nazywa Ranchamanas. Jak to się czyta? Jak? Jeszcze raz? Widzę, że to dla ciebie jest trudniejsze niż. Jesus, why? To się nazywa Raca Lamas. Reklamacja czy jakoś tak chyba się. Poczekaj. Raca Lamas. Oczywiście nad A są kreseczki do góry. Racalasz, chyba coś takiego, nie? Raca Lamas. Z kreseczkami nad A. Posłuchaj, na pewno pod odcinkiem napiszę, okej? Okay? Te wszystkie miasta, co były słyszane. Sobie zapiszę i najwyżej jak jeszcze raz I jadę do się spotkamy, miejscowości, to. która nazywa się Pest Kozep po mojemu. Pest-Közép, no to jest środek Budapesztu. Pesztu, tak, no. No to do. To dlaczego Zresztą. ten. To czemu ten pest nie jest w Budzie? No o co tu chodzi? On jest Posłuchaj. Kozep. Czemu on jest Kozep, a nie Buda? Wiesz co? Znaczy, to jest tak, że kiedyś był z historii, nie wiem czy się uczyliście, że kiedyś były tylko Peszt i Buda, nie? Byli No. oddzielone rzeką, a teraz one są złączone i chyba oni próbowali, no oni są jednak starszego roczniku, tak? To może próbowali tak trochę nawiązać, albo no nie wiem jak ci to powiedzieć, że tak zrobili. Ogólnie dlatego zrobili tak, że Peszt, Kozyp i Sogdiel, czyli nie wiem, kurczę, no. No i środek i zachód i tak dalej, bo na przykład one są na takie sektory, w realu też są podzielone, no akurat nie tak się nazywają, bo tam są liczbami na sektory ustawione, ale tam w każdym sektorze są inne firmy i nie wiem, inną ciężarówkę możesz kupić, Czekaj, ja może. postawię przy bramie i ja teraz muszę zrobić kita, żeby ona mnie nie chwyciła.
3, 2, 1. Nie zamykaj się, please! Nie zamknęła się, udało mi się wyjechać! Ja się słyszyłem normalnie. Udało mi się ujść życiem, bo temu facetowi z Mana się nie udało. Został tam, że tak powiem, przyszpilony bramą. Amen. A drugi stał w środku budynku, tak na pół. Tylko pół ciężarówki wystawało z budynku. No, to zobaczysz potem na materiale, to sobie powyciągacie tam jakieś tam wnioski z tego. No na pewno to wszystko będzie zrobione, nie? Tylko wiesz, no to jest potężna mapa, tak? I no dużo razy było tak, że coś działało, na przykład co mi dzisiaj pokazał Indian, co ci wysłałem link o tych sfiżowań i tak dalej, to działało, jak mi pokazał, to już nie działało, więc... Działało, jak mi pokazał, to już nie działało. Więc to jest taka rzecz, że wszystko się może... Co ma się popsuć, to się popsuje, o. Ale powiem ci, Antek spisuje się dzielnie. Kurde, jestem mega zadowolony z tego Antka i cieszę się, że babkę wysłałem. No babka, no na emeryturę już poszła, no bo to już stara babka była, no. I tyle. Została w serwisie na zmianę skrzyni biegów. Znaczy, ja słyszałem, że jest nowsza wersja tej babki, no ale... No kurde, no. Babka to już babka jest, no. No i tyle, no. I babka se musi iść do babkowni, no i tyle. A ja sobie Antkiem pośmigam jakiś czas, bo mi się dobrze tutaj śmiga. Wiesz, to jest taka mniejsza ciężaróweczka i ona się tutaj dobrze czuje na tej mapie. I ja się dobrze czuję w tym, że ona się dobrze czuje tutaj. Ale jest elegancko. W tandemie może by było warto wypróbować. Nie denerwuj mnie! No. Ja to ogólnie często jeżdżę na tandemach, na mapie Kibor, też. Kibor, więc... wiesz, że cię lubię. Tak. Nie, więc nie wkurzaj mnie, facet, nie zmieniaj tego, no. I gdzie ja teraz pojechałem, no? No gdzie ja teraz pojechałem przez ciebie? Ja tutaj patrzę na twój nick na TeamSpeaku i jadę prosto, a tu miałem skręcić przecież, no. No. Ale ja se tego znalazłem, zawrotkę, już wiem, gdzie pojadę. Patrzysz na mój nick, żebyś zapamiętał, że to jest, że to, jaki nick, to jest moje imię. Znaczy no, ale ja na początku, jak ty do mnie tak. napisałeś pierwszy raz, to byłem pewny, że to jest twój nick. A tak? Skąd mi wiedzieć, że ale chwila, coś mi tutaj nie pasuje. Czemu ty jesteś Tibor, skoro ty w Polsce się urodziłeś? No to tak, mój tata jest Węgrem. O, tego nie wiedziałeś. Bo ty chyba byłeś... i on ci już w Polsce dał Tibor do dowodu? Nie, on ma brata, którego, no, znaczy mam więcej bratów, ale akurat ty jest jego ulubionym bratem, tak? I no. Dostałem imię przez niego, znaczy przez tatę, ale jego imię, czyli brata imię dostałem. O. A jakie tam są jeszcze takie najbardziej popularne męskie imiona? Bo to też jest taka ciekawostka. No dobra, no to na przykład Aaron, Józef, Betty, Donny. A jak jest Bogusław po węgiersku? Bo ja Bogusław jestem. No to tylko wiem, za języka to nie połam. No. Posłuchaj, no szczerze to tak... Bo po angielsku jestem Bogusław, bo oni nie mają ły. Się dowiedziałem, że jestem Bogusław. Na lotnisku do mnie zwracali się mister Bogusław. Bogusław. No, ty, ale nawet ładnie powiedzieli to Bogusław. Nie skaleczyli tego Bogusław, no. Jezu, co ładnie. Mi się przypomniało... Mieliśmy takiego znajomego, który się nazywał Piotr Dolny, nie? A posłuchaj, a w Rosji pierdol. Co? A w Rosji, posłuchaj, jakby pojechał do Rosji, to wiesz, to Piotr, to Pietr, nie? No. No to pierdol. Maluch się odpalał. Ja chyba za niedługo będę jak Barta, coś mi się wydaje. Nie, no słuchaj, to są po prostu anomalia, no, to są anomalia. To są anomalia i musimy się takich anomalii trzymać z daleka. No, u nas na przykład gościu, znaczy w bloku, czy w bloku moich rodziców są trzy klatki, nie? I w środkowej klatce bloku moich rodziców mieszka gościu, który na nazwisko ma Kto Tam razem pisane oczywiście, nie? No, jak? Zaraz... Kto Tam? Kto Tam? Tak ma na nazwisko Kto Tam? Tylko, że razem pisane, nie Kto Tam, tylko Kto Tam? No. I rozumiesz, gościu zawsze przez domofon się drze. Kto Tam? No i rozumiesz, no to też jest anomalia. Jak z tym pierdzący, nie? Jak się nazywasz? Kto Tam? No, no kto ja tam, się no? pytałem. Nie, ale no,
No, gościu, wiesz, przez nieogarniętych może mieć kłopoty, nie? No, dokładnie. Nazwisko, panie, on nie chce mi nazwiska powiedzieć, nie? No, tylko cały czas się pisze, jak pyta, kto tam, nie? Kto my tam, mamy. Kto tam? Jak ciołek jakiś. My mamy nazwisko Karoi, nie? I posłuchaj to, że w urzędach w Polsce to wszyscy tak Karol. Nikt nie umiał wymówić. Wyrzucają te ly w powietrze. I znowu przez Dunaj, moi drodzy, proszę bardzo, pyk. Trzeba zgasić ciężką krówkę. Chociaż ta krówka to jest lekka. Antek jest lekki. Gaś się, diable. Rogaty. Polubiłem tego Antka, naprawdę. Bardzo, bardzo fajny modzik. Mam nadzieję, że będzie aktualizowany do nowszych wersji gry, bo ja tak się na niego napatoczyłem zupełnie przez przypadek. Ktoś go pokazał na fanpage'u Trackers MP. Ale ja go tam wyhaczyłem. Ten Antek jest już od dawna. Ja pamiętam, że na 1.24 z nim jechałem. No, ale tak jak ja mówiłem ci, czy ci nie mówiłem? Moim widzom chyba mówiłem wcześniej. Słuchajcie, no chodzi o, sprawa ma się tak, że ja po prostu na dzisiejszym etapie mojego życia youtubera nie jestem w stanie po prostu na bieżąco śledzić tych wszystkich modyfikacji. Jak, to mówiłeś jak, dokładnie. No, no, jak są jakieś modyfikacje, to albo mi widzowie polecają, bo ja nie jestem w stanie, ja mam tyle serii i teraz tak. OMSI 2 mi pochłania czas. Teraz próbowałem trochę ogarnąć TDK tak zwanego, czyli Train Driver 2. Wiesz, tutaj jeszcze takie serie, te bonusowe, które też jakby nie było, troszeczkę czasu zawsze zabiorą, nie? No, wiesz, przygotowanie. Serie, farminga sobie tam gram jeszcze na zapleczu, nie? Między odcinkami, to. I, słuchajcie, no przecież ja też kiedyś muszę być ojcem, rodzicem i mam przecież jeszcze pracę, etat, tak? Dokładnie. Także nie jestem w stanie na bieżąco być na dzień dzisiejszy ze wszystkimi, znaczy staram się być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami, ale nie jestem w stanie być na bieżąco ze wszystkimi tutaj modyfikacjami, dlatego tutaj na przykład pan Moskal, pan jeszcze jeden jest taki pan, który mi często przysyła na maila update'y modyfikacji, których ja mam. Także ja wam dziękuję za tą pomoc, ponieważ no, ja to mam, że tak powiem, na złotej tacy podane i ja nie muszę tracić czasu na to, żeby szukać update'ów tych modyfikacji, nie? Chociaż też pewnie też podejrzewam, że z kuli tego, z tego tytułu, że nie mam na to czasu, też kilka pysznych, niczym niesamowicie dobrze zrobiony tort upieczony, pysznych modyfikacji przeszło mi pewnie koło nosa, których wcześniej nie widziałem, nie doświadczyłem, nie? Znaczy, no nie mam dzisiaj już tyle czasu, co kiedyś, nie, na to wszystko. Jeszcze co jest tak warto zobaczyć, to jest Magnumka, Renault Magnum. Jest bardzo fajnie dopracowana, ale to jest starsza, nie wiem, chyba... Ale no właśnie, to taką Magnumką bym sobie pojeździł, bo Magnumką mi się fajnie jeździło. Mhm. Tylko, że ja bym chciał tą Magnumkę, tą... kurde... Tą pierwszą, te pierwsze budy, taką całkowicie starą Magnumkę. Co mają płaską taką ten rozdzielkę. Jeszcze te pierwsze budy bym chciał. Co, właśnie o to mi chodzi, właśnie ma całkiem inne wnętrze. No, takie... To dobrze zrobiono, a Magnumka tutaj też by na tą mapę się nadała, nie? No na pewno, może w następnym odcinku. Na następny odcinek nie, bo ja sobie Antkiem chcę pośmigać, bo ja się z tym Antkiem tak dogaduję, no z babcią się tak się nie dogadywałem z Antkiem. No, Antek też mi tutaj, właściwie, no to jest moja wina, bo tam się zagapiłem. Kurczę, złapałem mandat, a to jest bardzo źle, bo tu się mało zarabia, a mandat kosztuje tyle, co dostarczenie ładunku. Fatalnie, można powiedzieć wręcz. Tu jest bardzo surowa ekonomia, Tibor, nie? No, niestety. Tak miało być? Ktoś nie. To próbował zmienić? Nikt nie próbował i oni specjalnie robili tak, żeby było ciężko, bo na innych... I bardzo dobrze. Bo na innych map to, nie wiem, nawet patrzmy na ogólną mapę SCS-ów, to no przejedziesz 4-5 tras i już możesz kupić sobie najtańszą ciężarówkę. A tutaj tak. trzeba pojeździć no, to dokładnie. Bardzo dużo i jeszcze przepisowo, bo no. Co z tego, że ty sobie przewieziesz ładunek od miejsca A do miejsca B, jak ty po drodze złapiesz 4 mandaty i nie zarobisz nawet, to ci ten ładunek przewieziony nie pokryje z kosztami. Posłuchaj, jest taka też ciekawostka, że jak na przykład dostaniecie tak mandat, że nie widzieliście skąd, tak? Że nie widzieliście tablicy czy coś, to warto się zatrzymać i z kamerą zero popatrzeć w krzaki. Wiesz co? Ja miałem nawet kiedyś takie przemyślenia, bo wiesz teraz, że doszło do rozłamu dwóch grup, które ja bardzo szanuję, bo szanuję tak. i team Radola Szczecin, czyli zespół, który montuje
Poland Rebuilding, czy też Poland Rebuilding, jak zwał, tak zwał. Bardzo ich szanuję, tych ludzi. Miałem dwa odcinki z Radolem Szczecin i poznałem przynajmniej Radka. I ja ich bardzo szanuję, bo robią kawał dobrej roboty na polskiej scenie. Oni mają zawsze u mnie szacun i props. Natomiast jeżeli chodzi o promoc, no akurat ich tak nie znam. Tak aż, wiesz, żeby powiedzieć o nich coś więcej. Ale podoba mi się ich robota. Nice job. Natomiast teraz doszło do ich rozłamu. Tak, i teraz się zastanawiam, dla kogo być solidarny. Czy dla Poland Rebuilding, czy dla tamtego. Obu lubię tak samo. No i teraz tak sobie myślałem, żeby nie iść tak w imię takiej totalnej solidarności, nie być stronniczym i nie zrobić sobie kampanii w ogóle na tej mapie tutaj. Bo tu jest wszystko to, co Tygryski lubią najbardziej. Landówki, autostrady, duże miasta, stroga ekonomia i jakby tego było mało, level manewrów w bazach musi być co najmniej poziom 50 w skali 100. Co najmniej 50. I to się wszystko kumuluje na to, że jeszcze dzisiaj skumaciłem się z tobą i to wszystko kumuluje się do takich moich przemyśleń, żeby nie skoncentrować się tak na, nie wiem, kilka odcinków, może zrobić jakiś, ja wiem, maraton 50 odcinków tylko i wyłącznie na tej mapie. Posłuchaj, ja na każdą współpracę... A z widzami sobie śmigać na podstawowych mapach z tego, nie? Z SCS-u plus DLC, nie? A dokładnie. I widzowie mieliby mapy podstawowe plus mapy z DLC w multiplayerach, nie? Pod warunkiem, że mój gość też by miał te mapy. A tutaj, proszę bardzo, te klimaty, nie? Bo tutaj też klimaty mapy Węgier bardzo, 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 bardzo kojarzą mi się z polskimi klimatami. Gdyby jeszcze tylko te wszystkie tablice, które tutaj są, pozamieniać na polskie nazwy miast i kurde, wiesz co, jakbyś po Polsce jeździł czasami, nie? To sobie wszystko się da dogadać, ale no niestety nie wiem, czy Frank by się zgodził, tak? Bo jednak on dużo na tym pracować. A co tu Frank ma do gadania? Polacy na pewno coś wymyślą na to. Ale nie, aha, bo ty mówiłeś o tych zmianach... Tablice, tak. Ja myślałem, że tutaj, nie wiem, jakieś pozwolenie bym musiał... Nie. Co ty, nie. Nie skumaciłem, o co chodzi. Nie, nawet jak już masz takie dalsze, można powiedzieć, plany, tak? O mapie to na pewno też większe bonusy będzie dla ciebie od naszego teamu, tak? Dostanę smyczkę? Yeah! Nawet nie wiem, czy oni mają takie coś, bo nie wiem, jak ludzie tutaj sobie wyobrażają, że oni są teamu, że nie wiem, że oni mają jakieś biuro i tam są razem. Nie, to inaczej wygląda. Oni po prostu są porozwalani, można tak, porozrzucani na Węgrzech i no, dosyć daleko od siebie mieszkają. Ja akurat tylko z jedną osobą udało mi się spotkać, ale to tylko z BMW-manem, bo on mieszka ode mnie około 30 km. I oni nie siedzą razem, na przykład, nie wiem, w biurze czy coś, oni po prostu na TeamSpeaku gadają, czy tam przez telefon, czy przez Facebook, zawsze jakoś się dogadają, nie? Tą mapę pierwszy raz zobaczyłem u mojego dobrego znajomego, pewnie kojarzysz, Adriana z Wolnego Kanału. Oczywiście. Pierwszy raz u niego zobaczyłem tą mapę, ja się z miejsca zakochałem w tej mapie. Z miejsca jest, kupił mnie tą mapą, nie? I od tamtej pory nie jestem w stanie, znaczy Adrian już z tej mapy zrezygnował, nie wiem czemu. Znaczy, on tam chyba tłumaczył kiedyś, ale ja już nie pamiętam, nie pamiętam powodów. Ale ja tą mapę, znaczy ja jestem wierny, jak coś mi się podoba, jakaś gra, czy jakaś mapa, jakiś projekt, to ja potrafię być wierny, tak jak wierny jestem żonie. I traktuję takie sprawy, bardzo sercowo, nie? Ta mapa bardzo mi się podoba i będę po niej jeździł bardzo długo, nie? No wiadomo, że jak mam 3 kampanie, to nie jestem w stanie też każdy odcinek robić z tej mapy akurat. Tak. Ale będę bacznie śledził wszystkie postępy tej mapy i znaczy właściwie postępy Franka i Indiany. Posłuchaj. Bo powiem ci, że mapa jest na swój sposób fenomenalna. Jest na swój sposób po prostu fenomenalna i bardzo, bardzo mi się ta mapa podoba.
Słuchaj, tak jak mówiłeś, śledzić, no ja prawdopodobnie na mailu ci będę wszystko pisał, no co zostanie dodane i tak dalej, no. Ty już mojego pisma zrozumiesz, więc nie mam problemów. To znaczy, tam miałem cię dodać na Steamie, nie? Żebyśmy Tak, tak, tam. tak. Tak, bo właśnie na też nie wiem, może zrobimy jakąś grupę, nie wiem, z angielskim jak jesteś, albo po prostu ja zrobię No. grupę dla fanów Polaków, czy tam to już może być więcej osób, nie? No czego się tam nie zrozumie, to się tam, wiesz, Google Translate i się zrozumie, No. no. A czy tam po angielsku na pewno coś tam wymyślimy, albo zrobić po prostu jakąś publiczną grupę dla fanów mapy w Polsce. I to bym bardzo chętnie poprowadził, bo tak jak mówiłem, forum będę tłumaczył, no jak na razie no, do połowy jestem z tym, a to nie jest jakoś łatwe. No i jakoś próbuję też na Polskę otworzyć tego wszystkiego, tak? Jednak takie zadanie No, dostałem. ty jesteś niezłym łącznikiem. Ty, można powiedzieć, że jesteś takim promem przez Dunaj tutaj. No. Dobrze myślisz. Ty dobrze kombinujesz, Tibur. No. No, bo posłuchaj, no, jednak oni są, posłuchaj, oni tak mnie wzięli, że mnie nie znali, tak? No, może 3 tygodnie jechałem z nimi, ale no nie wiedzieli, kim ja jestem, że ja serio jestem Polakiem i tak dalej, ale ogólnie zwykle to mieliśmy właśnie temat SCS-ów i dużo rzeczy mogłem powiedzieć, które od ciebie widziałam na kanale, akurat, więc w tym to można powiedzieć, ty też mi pomogłeś. Ja w czym? No, no jakoś się do nich dostałem, nie? Bo jakbym te informacje nie wiedział, to ja bym był jak normalny gracz i bym no nie umiał tak powiedzieć im, Chwila, jak... chwila, chwila, chwila. Czy chcesz mi powiedzieć, że co? Zobaczyłeś tę mapę na moim kanale i dopiero do niej Nie, dotarłeś? nie, 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 I nie, no nie, jak? I no co? nie. Nie, mi chodzi o to, że co gadałeś o SCS-ie, tak? To ja, bo Aha. ja ogólnie tą mapę to już... Ja nie wiem, właśnie nie wiem, czy ja u ciebie oglądam tą mapę, ale to było kiedyś, na pewno nie teraz. To kiedyś, może oglądam u ciebie pierwszy raz, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Dużo rzeczy się stało przez ten czas, ale. Ile się dzieci narodziło? Jezus, ile zgonów było przez ten czas? Dużo się wydarzyło. No i ten. Ile podwyżek paliwa było przez ten okres? No, ja w ogóle do nich tak doszłem, że no, na live'ie ich spotkałem, ale oni jechali na promocie. Znaczy, no, jedna osoba i tam gadali na Teamspeaku. I właśnie gadali o SCS-ów, że czemu nie mogą dodać takie smaczki jak na przykład na Amerykanie, że tam, nie wiem, jakiś tam wiatr, ten taki kurz wniesie i tak dalej. Wiesz, o co chodzi? A ty widziałeś kiedyś taki wiatr w centralnej Europie? Nie, nie No widziałem. ja też nie, wyobraź No, sobie. ale im o to chodziło, że. Nie pozwoliłeś mi do końca powiedzieć. Przepraszam, zachowałem się jak gnojek i obiecuję, że to się nigdy. No może jeszcze jeden raz się powtórzy, no. No i po prostu, że o to ich bolało, że czemu by nie mogli zrobić taką technikę do, no, z tymi zającami, na przykład, co przebiegną na drodze. Ale ja wtedy im napisałem, bo ich live oglądałem, że no przez ciebie, bo u ciebie tego Jasne, usłyszałem, zaś moja wina, no i co? że to jest, jakby takie coś zrobili, to by już musiało być PEGI 18, tak? Od 18 lat. No, dokładnie. I po prostu tam potem jakoś tak zaczynaliśmy gadać na czacie i potem mnie zaprosili na Teamspeaka, wysłali mi maila z hasłem i tak dalej, bo oni też no są nie mają opublikowany tego Teamspeaka, tak? Bo właśnie dużo osób by do nich przychodziło z pretensjami, że to mu nie działa i tak dalej, i każdej osobie oddzielnie mówić, co ma robić, No, to słuchaj, męczące. są usprawiedliwieni, bo mają swojego helpera, który i tak pomaga, tak? Tak, dokładnie. No. I na to dodatek jeszcze ja prawdopodobnie będę. No, helper, polski helper Tibor powie wszystko, co je. Wiesz co, Tibor, ty mi się troszeczkę z tym kojarzysz, Tivoltem teraz. Wiesz, Ta kto to jest nie, Tivolt? Wiesz, kto to jest Tivolt? nie, nie wiem. No, nasz ziomasz z Krakowa, no. Tivolt, no. Szczerze mówiąc, nie wiem. No. Ja tak YouTube'a nie oglądam za bardzo. No, twoje części maksymalnie i Dżingisa i. I każdy, kto zna Tivolta, dobrze wie, że Tivoltowi też wołają Tivur. No i Tivur i Tibor to mi się tak troszeczkę to zlewa. Nic się nie stało, rozumiem. I po prostu 3 tygodnie jeździłem z nimi, tak, no po prostu gadaliśmy bardziej o rzeczach SCS-ów, że czemu nie mogą, znaczy tak marzyliśmy, tak, czy tam o własnych naczepach i tak dalej, że fajne rzeczy by było do dodania i 3 tygodnie tak na nich, no nie wiem, co sobotę, co jakiś czas jeździłem z nimi, tak na multiku, nie, i tam raz wbiły jakiś fac, znaczy ja akurat go jeszcze nie znałem, że gra na multi i mówi nam, No. że jedzie na multi i tak dalej, pytam się, czy znasz mapę Hungary Map, bo
ja mam kolegów, którzy no, mieszkają na Węgrzech, jeżdżą w Eurotrucka, są fani Eurotrucku, ale nie znali tej mapy. I się zapytałem, mówił, co ty mówisz, że my to robimy, nie? No i wtedy mi szczęka opadła i wtedy mnie zaczynali brać do tego wszystkiego i wtedy miałem pomysły, ale Frank powiedział na początku mi, no to była jedyna rzecz, co gadaliśmy. Wtedy gadałem z nim pierwszy raz i od tej pory z nim nie gadałem. Wszystko idzie przez Indiana, okej, że jestem testerem i tak dalej, chcę, żeby zrobić reklamę na Polskę z tobą. Ale ja nie wiem, on nie umie po polsku, nie wiem skąd on cię zna, ja nawet twojego niku nie mówiłem, ale na to wygląda, że patrzą co robisz, patrzą na swoją mapę, na youtuberów, którzy tego opublikują, tak? Czyli jestem na celowniku Jesteś na celowniku, Franka dokładnie. 007 Dokładnie. i Indiana Dokładnie, Jones. pozdrawiamy z daleka. O Jezus. Teraz czuję presję na sobie. Ojejku, automatycznie zrobił mi się pełny pęcherz. No nie wiem, jak ja teraz będę żył z tym brzemieniem. Brzemiem. No. Nie no, z jednej strony bardzo mi miło. No. I dzięki, że. Znaczy, no podziękuj im z mojego, że tak powiem, ramienia za to, że No. akurat no, mnie wybrali na takiego. Za pośrednictwem ciebie, oczywiście, za takiego. Tutaj polskiego, można powiedzieć, łącznika z wami. No oczywiście, znaczy tak to było ogólnie, że na początku do ciebie napisałem maila. Tam nie wiem, to pamiętam, że tam na pewno ty też dostajesz dużo mailów, to tak nie od razu nie odpisałeś mi. Ale ja też przez ten czas gadałem właśnie z Dżingisem, ale no, z Dżingisem nie udało nam się jak na razie jeszcze uzgodnić nic. Dżingis i synek. Tak, dokładnie. Tylko bez synka. No, to znaczy, powiem ci tak, no. Ty o Tomku mówisz po prostu. Tak. A Tomasz to jest spoko gość, ale Wiem, wiem, wiem. Tomek nie wiem, on chyba też ma jakiś problem z odpisywaniem. Miałem kiedyś napisane na Messengera: zapraszam Znaczy, ja. Tomasza i zapraszam Huberta do wspólnego odcinka i mi do dzisiaj nie odpisał na tym Messengerze. Ja nie pisałem z nim na mailu, ja z nim gadałem na TeamSpeaku. No i co? I no, powiedziałem mu, że jak na razie no, wyślę mu, jak będzie jakiś update mapy i tak dalej, no ale co mi się nie udało, jak zwykle. Ale no, No. jeszcze tak też do niego jeszcze go nie widziałem na TeamSpeaku, bo ja nie chcę teraz pisać i tak dalej, bo mam jeszcze też własną pracę, tak, i łatwiej wejść z kimś pogadać, nie, Ty, ale skontaktach. wiesz co, jeżeli chodzi o Tomka, on po prostu był w sanatorium jakiś czas, może Wiem, dlatego nie wiem, wiem, odpisywał. wiem, No wiem, to wiem. A. może, wiesz, jak sanatorium wrócił, to też ma wiele na głowie, no bo Tak, człowieku tak, jak tak. ciebie nie ma w domu, a tutaj się życie dzieje, no to jak wracasz czy z urlopu, czy sanatorium, czy z czegokolwiek, to musisz poogarniać bieżące sprawy, nie? On też ma przecież rodzinę, nie? Znaczy, ja z nim gadałem akurat zanim wyjechał i potem tam na Facebooku tam czasami pisaliśmy, że pisałem co tam u niego i tak dalej, jak tam zdrowie. No. Tak gadaliśmy, tylko jak na razie jeszcze nie doszło do tego, że nie wiem, że teraz pojedziemy, tak? A Husiałka znasz? Huśka znam, ale do niego no jeszcze nie mam do niego kontaktu. Nie wiem, nie wiem po prostu. Nie wiem, czy on jeździ na mapie, czy nie. Wiem, że właśnie z Dżingisem dużo grają razem. No. Ale jeszcze z nim się tak ten nie skontaktowałem ani nic. No wiesz, powolutku wszystko, nie? To znaczy, no tam problemu nie ma, no prędzej czy później się tam spichniemy kiedyś, nie? No na pewno. No, powiem ci tak, no ogólnie rzecz biorąc, no Husiek mało robi tego ETS-a teraz na tym. Znaczy robi od czasu do czasu, jak mają, widzę, jakiś fajny temacik do obgadania, nie? To tam się po prostu spikcą razem w jakimś terminie i z tego co wiem, to Husiek ostatnio musiał naciskać wręcz na Pawła, żeby. Przepraszam, na Tomka, żeby nagrać te ETS-2, nie? No, także tam widzę, że dzięki ostatnio coś. A do diabła, znowu mandat. Cholerna fotorada. Ej, no powiedz coś temu Indianowi, żeby tutaj troszeczkę zredukował te fotoradary, bo przecież ja tu na kawę nie zarobię nawet, no. Ale posłuchaj, na Węgrzech serio są wszędzie fotoradary. Jakbyśmy nie mieli programu Waze, nie wiem czy znasz, Waze się pisze, No i. na telefon, to byśmy mieli o wiele więcej mandatów niż teraz. O, Ale do tej cieniu. pory było fajnie, nie powiem, bo jak nas złapał fotoradar, to nie wysyłali do Polski, bo my mamy polską rejestrację i tak dalej. No. No, ale teraz już wysyłają twardo. Ale tutaj nawet mandaty o wiele są droższe niż w Polsce. Tutaj jak przekroczysz, nie wiem, ile, 7 czy 8 kilometrów, to już mandat Jak wy około. tam żyjecie na tych Węgrach? Cały czas pod krechą, no, No. zarabiacie mniej niż Polak, a za wszystko płacicie drożej niż w Polsce. No.
Mówiłeś sobie, że domów u was nie budują, bo się nie opłaca, tylko Nie. kupują gotowe. Bardzo rzadko, ci, którzy budują dom, to są zwykle politycy albo taki, no tacy ludzie, którzy mają własną firmę i im dobrze idzie, tak? No to mieszkacie w czym? W blokach głównie? Nie. Właśnie ja mieszkam w domu jednorodzinnym. No. W tej wiosce, gdzie mieszkamy, to wszyscy mieszkają, nie ma nawet bloku. A No. w tym mieście, gdzie jestem blisko, to tam są jakieś bloki, ale no wszyscy mieszkają w tym jednorodzinnym No bardziej, dobrze, wiesz? ty mówisz, że mieszkasz teraz ty mówisz, że mieszkasz w domu jednorodzinnym, Tak, nie? Ale tak. co wcześniej mi mówiłeś, że nie możesz sobie klimę zainstalować, bo by ci ściana nie utrzymała. Czyli No. macie takie domy jak w Stanach Zjednoczonych z papieru, czy co? Nie. To są z poczekaj, jak się to nazywa? Z gliny. Proszę? Tak? Z gliny. Czy nie, jak Mieszkasz się w to ma... gliniance? Tak. To jest to człowiek pierwotny, już nawet nie mieszka w gliniance. Znaczy, nie czy to, jak ci to powiedzieć, to z błota i ze słomy robili takie cegły, takie twarde, serio twarde i je wysuszyli. To są serio twarde cegły, nie? I to są takie cegiełki robili, takie kwadraciki, nie? Cegiełki robili z tego. I tak Wkręcasz mnie budowali. teraz. Jeszcze raz? Wkręcasz mnie teraz. Nie. Serio, z Przecież już błota? nawet na polskiej wsi nie ma takich chałup. No, ale na Węgrzech jest takich pełno. No to przez to widzę tutaj takie stare chałupy, tu i ówdzie na landówkach. Posłuchaj, ja nawet jakbym ci tutaj zrobił zdjęcie mojego pokoju, to tutaj nie ma miejsca, gdzie jest równo. Tutaj i tutaj mi tutaj nad głową teny. A, no to w naszych blokach też nigdzie nie jest równo. No ale posłuchaj, ale tutaj są takie fale, tutaj się masakra. Ale posłuchaj, mój tato specjalnie, bo mieliśmy robić, znaczy będziemy robić remont domu i no. było też takie gadanie, że zrobimy po prostu z kartonu, tak, z boku, znaczy wiesz o co chodzi. No. Ale powiedział tata, że on lubi ten taki, on ma taki feeling ten dom, tak, ma taki styl, taki klimat. I tak zostawiliśmy, ale co jest fajnie, że latem, jak jest na zewnątrz 40 stopni, to tutaj maksymalnie w domu jest 23 bez klimy, tak? Bez otwartego Ale okna, bez ogólnie niczego. jaki macie klimat? Ciepły bardziej, czy taki... Ciepły, masakrycie. Przecież dzisiaj było na słońcu 32-33 stopni bodajże, a 27 stopni było w cieniu. I było masakrycie ciepło. Ja już przez 2 tygodnie chodzę krótki rękaw i krótkie spodenki, nie? Ja chodzę w krótkich skarpetkach, to się widzi, czy nie? Nie. Będziesz mi przykro. Nie, ale powiem ci, że kurczę, no to ja sobie tak składam to wszystko, te wszystkie puzzle, które mi tutaj dawkujesz w jedną wielką układankę i to mi wychodzi na to, że te Węgry to wcale taki, no średnio można powiedzieć zamożny kraj jest, co? No średnio. Ogólnie bida, co? No znaczy akurat na tych regionach, gdzie ja mieszkam, tutaj jest serio bieda. No, tam w stronę Budapesztu, to tam już więcej się zarabia, ale więcej czynsz jest o wiele, nie? Czyli to tak samo jakbyś tutaj płacił i tutaj płacił mniej niż tam więcej zarabiasz i więcej płacisz, nie? Prawie tak Ale samo wychodzi. bida, że piszczy, czy bida tylko, że bida? No bieda, no nie piszczy, nie powiem, bo latają tutaj dzieciaki z telefonami, iPhone'ami i tak dalej, ale no... Już dom by wybudować sobie nie Nie wydubali. wybuduję. Dom by sobie nie wydubali. To u was są ipchone? No a są, nawet ja mam. Oj! To nie ma takie bidy aż piszczy. No, jak są aż ipchone, piszczy nie, no ale to posłuchaj, nie. no. Auto normalne to już sobie. No, normalne, no. Nowe auto to już nie myślę, że dużo osób sobie pozwala kupić. O. Rzadko to dużo zbierają, czy tam dom. Dom to na pewno cały czas robią, nie? Znaczy, czekaj, u nas w Polsce nastolatek jest w stanie kupić sobie samochoda. Znaczy, no Jezus, nastolatek, no przesadziłem. No dwudziestolatek, przypuśćmy, nie? Tak? No przecież nastolatki też tam kupują quady, motocykle i jakieś tam te samochodziki teraz to, wiesz. Ale te elektryczne takie małe pierocza. No, posłuchaj. Ale u was na przykład nastolatka czy tam dwudziestolatka stać na samochód? Co ty? Nie ma szans. Max, jak kupisz sobie starego Suzuki Ja mam kumpla 18-latka, mam kumpla 17-latka. Znaczy, no każdy chyba ma kumpli w tym wieku. No, ale dokładnie. Oni normalnie, każdy z nich ma samochód. No, nie, akurat tutaj tak nie za bardzo Max jak rodzice dostaną, ale tutaj przecież w tej szkole, gdzie ja chodzę, to czasami chłopaki nie mają na papierosa, nie? Więc... Ty wracaj do Polski z powrotem, chłopie. Spokojnie, wujku, spokojnie, wracam. Ja się zaczynam o ciebie martwić, no.
I wracasz do Polski? Wracam za rok, czy tam za, no czy za rok, no za rok będę chciał już wracać, teraz będę Bo w Katowicach, tu w moim bloku są bloki, bloki, są mieszkania do sprzedania, to ja ci mogę nakręcić coś tutaj, na Tamzynie byś sobie mieszkał w Katowicach. Okej. Ale to ja nie wiem, czy cię z pensji węgierskiej będzie na to, wiesz. Nie, akurat jak na razie mieszkam z rodzicami, a nie mieszkam sam. Więc można powiedzieć, znaczy ja też swoje zarabiałam, mnie też jak nie patrzę, gdzie rodzice utrzymują, tak? Też się dokładam i tak dalej. Ale no, do Polski ja często jeżdżę ogólnie, bo teraz jadę 10 do Polski. No. 9, przepraszam. Akurat na ślub mojej siostry. Ale dosyć często jestem w Polsce. No, mam nadzieję, że też latem będę, dłuższy czas. No to latem w to mnie nie Polsce. Będzie. Nie znaczy, będzie ciebie? Będę w drugiej połowie sierpnia mnie nie będzie, ale ten, co ja chciałem powiedzieć. Kurczę, no to jak. Co was tam trzyma na tych Węgrzech, że kurczę. Posłuchaj, mój tata już tutaj tyle, że tutaj wszystkim robią pod górkę, no. Żebyś ty miał, tutaj otworzył firmę, to tutaj musisz, no, dużo kasy płacić, bardzo dużo, żebyś otworzył firmę. Z No. tego wiązku moi rodzice nie pracują na Węgrzech. Moja mama pracuje w Szwajcarii, a mój tata jest, pracuje dla węgierskiej firmy, ale to jest taka normalna firma, więc bardzo, bardzo ogarnięci są, ale on buduje, mój tata buduje sieć przypraw węgierskich. Do Polski, czy tam do firmy jak Sokołów, nie wiem, Indykpol, no co na pewno, no, jadłeś już Krakówkę na pewno i... Może Karkówkę. nie, nie, Karczek. nie, 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 poczekaj, jest kiełbasa żywiecka? Nie, co ty mi tutaj już kręcisz z piwem? Poczekaj, pokręciłem się. Jaka? Krakowska? Kminkowa? Krakowska, no, to na Sucha przykład... Krakowska. No, to też znaczy akurat tylko byli na rozmowie na przykład z tymi przyprawami, więc jeździ. Teraz był właśnie w Mławie, tam w, nie wiem, w jakiej firmie. Lata, Ej, nie? Ja twój tata kiedyś śląski rzymlok. Jeszcze raz, dokąd? Śląski rzymlok. Ja twój tata kiedy? Nie, chyba raczej nie. No to na Śląsk musicie przyjechać Tam jest i... Sokołów, Max. W Sokołowie. Może, czy to nie jest na Śląsku? Czekaj. Sokołów, nie wiesz? Ale ty mnie tutaj teraz Sokołowem nie zawracaj gitary. Chodzi tu u mnie na Tałzenie. Pyszne rzymloki są. Tu u Firkowej na dole. Tu na parterze u niej, tam koło fryzjera. Człowieku, jakie dobre rzymloki. No musicie tego skosztować, człowieku. A obok zaraz jest szynk i tam można się mocnego fula napić. I zapraszam do Katowic i jak będziesz, to sobie pójdziemy. No. Na rzymloka i potem ze mocnym fulem popijemy. I pokochasz los z miejsca. Zaprawdę, powiadam ci. No, i tak się to robi u nas w Kajtkowicach, a nie jakieś tam, kurde, Sokołowy i inne pierdoły. Posłuchaj, trzymam cię za słowo. No, takie rzeczy, no. I powiem ci tyle. Fajnie mi się z tobą gadało, ale no nawet nie wiemy kiedy. Patrz, dwie godziny. Tak? Odcinek na dwie godziny. No. Jak? No. Już tak no, poszedł? No. Nie, ja maksymalnie pół godziny odczułem, no ja nawet nie. No tak, Antek pocisk, dwie godziny. Biedny się spocił. To jest, słuchaj, to... Z tego wszystkiego można dzisiaj wywnioskować kilka wniosków. Po pierwsze, nawiązałem kontakt, skumaciłem się z Tiborem, który jest łącznikiem węgiersko-polskim, a ja jestem łącznikiem polsko-węgierskim i se będziemy teraz kontakty utrzymywać i będziemy robić kampanię dalej tak jak robiłem z Mapy Węgier i od czasu do czasu Tibora będę tutaj, proszę bardzo, na siedzenie, tylko ta Tasia cofna i tu będzie sobie siedział Tibor i będziemy sobie jechać i będziemy wam gadać o wszystkich tych takich nowościach, które będą po prostu w tym projekcie, to jest po pierwsze i przede wszystkim. Po drugie, wiecie, że macie uważać na bramę tutaj na tej wersji mapy pod 1.27. Natomiast, moi drodzy, na poważnie musicie wziąć ten projekt pod względem wydajności i optymalizacji. Widzieliście, że u mnie to śmiga w miarę płynnie, nie? I teraz nawet widzę, mam 55 klatek, a mam grę na full detalach graficznych, skalowanie 400, wszystkie tam, wszystko co się da na maksa, poustawiać na maksa, ale no, nie widziałem jakichś dużych spadków wydajności. Natomiast to pousuwałem te wszystkie modele z tego, z trafiku, bo ta mapa ma swój trafik, więc niech to tak zostanie. Dodatkowo, moi drodzy, zobaczyliście dzisiaj Antonio Banderas, tak sobie go tutaj nazwałem. To jest mój Antek, który no, spisał się dzisiaj, spisałby się jeszcze lepiej, gdyby
Kierowca był bomba, a nie trąba czasami, bo byłem zajęty dialogiem i też no mapa też jest wymagająca, więc musicie być dla mnie wyrozumiali. Aczkolwiek no, ciężarówka naprawdę się spisała i na chwilę obecną ja ją I love'iam, tą ciężarówkę. I sobie będę nią śmigał przez kilka odcinków, bo ona jest super. Zresztą jeszcze raz zobaczcie ją z zewnątrz. I jeżeli byście po prostu tej ciężarówki szukali, będzie podlinkowana po prostu na moim blogu, no i tyle. Ta naczepa też z tymi ładunkami. No tutaj nie za bardzo podoba mi się to, że te odblaski są czerwone. No, znaczy one chyba nie powinny być czerwone, coś tu jest z nimi jest nie tak. One powinny być raczej pomarańczowe. Takie jarzysto, można powiedzieć, oczojebne kolory. No! Wujek Bohun. Czasami mi puszcza zawód bezpieczeństwa. No i chodzi o to, że to powinno być chyba stricte pomarańczowe, nie? Takie lekko żółtawe pomarańczowe, no dobra, niech będzie. I model naprawdę bardzo świetnie wygląda i on pasuje tutaj na mapę Węgier jak ulał, nie? Ponieważ tutaj jeździmy głównie po miastach, jeździmy po landówkach, rzadko kiedy po autostradach i tutaj naprawdę on się wpasował jak po prostu czwarte koło do wozu i gitara. Natomiast co bym chciał jeszcze powiedzieć, no że chyba no, było fajnie, no i aż szkoda mi po prostu kończyć ten odcinek, no ale no, niestety, no nie chcę, ale muszę, nie? No i tak to wygląda. Tibur, oddaję głos do studia, co chciałeś powiedzieć jeszcze w ostatnich słowach? Oczywiście prędzej czy później i tak ja się z tobą muszę jeszcze zgadać kiedyś na jeden odcinek, bo jeszcze tyle pytań jest. I te odpowiedzi, no fajnie byłoby usłyszeć, bo tak, nie tak, tylko tak. O projekcie, ale też same Węgry by mnie interesowały. Znaczy, mi się wydaje, to ciekawy kraj, nie? Znaczy, ja bym może poprosił widzów, żeby, no jak mają jakieś pytanie, to najlepiej jakby napisali w komentarzu. Ja prawdopodobnie spiszę te pytania i nie wiem, może wyślę wujkowi już. Ja będę czy. Dobrze, dobra, Tibor, zrobimy tak. Z racji tego, że ty się zadeklarowałeś poodpowiadać na pytania związane z mapą, to ty se teraz wyhaczysz, bo ja czytam komentarze z opóźnieniem i to czasami tak, nawet tak. Znacznym, czasami nawet miesięcznym, półtora miesięcznym. Więc ty po prostu powyhaczasz te wszystkie pytania i jak się zgadamy gdzieś tam znowu za jakieś półtora miesiąca, to następny odcinek z ZTS2 chcę zrobić znowu z tej mojej głównej kampanii, albo z multiplayera. No tak czy inaczej, następny odcinek będzie albo z multiplayera, albo z kampanii. Kolejny odcinek znowu będziesz właśnie też albo z kampanii, albo z multiplayera. Wszystko zależy od tego, jak wyjdzie ten za tydzień. No i za 3 tygodnie znowu powrócimy tutaj na ten, znaczy za 3 tygodnie, za 3 odcinki, czyli za 1,5 miesiąca powrócimy tutaj z powrotem do... 1,5 miesiąca to jest dużo czasu. Znaczy tak, przez tak, 1,5 miesiąca, wiesz, ile to się znowu dzieci porodzi, ile znowu no. ludzi, no. Ile no. znowu już mandatów się pochyta, kurde, no. masakra. I przez te 1,5 miesiąca na pewno się uzbiera tych pytań dość sporo i mi się wydaje, że też ci, którzy śledzą mój kanał i nawet z opóźnieniem oglądają moje materiały, też zdążą zetknąć się z tym odcinkiem i wysłuchać go i jakieś tam pytania pewnie im się w głowie zrodzą. Więc ty to wszystko pisz, tylko że po polsku, bo ja po węgiersku nie umiem. Spoko. Napisz to po polsku no. i potem na dobę przed kolejnym spotkaniem po prostu no przyślesz mi te pytania no. i ja tutaj z kartki będę ci je czytał, nie? No okej. Okay. Ewentualnie coś jeszcze od ciebie dorzucę. No okej, okay, dobra, oczywiście. A wierz mi, nie? Potrafię. No. no. Także tak to mniej więcej będzie wyglądało. No to jesteśmy zgadani, moja droga tak. widownia. Także, moi drodzy, jak widzicie, ja, wujek Bohun, pasjonata, jeżeli chodzi o tą grę, o uniwersum ETS-a, staram się na łamach mojego kanału nawiązywać kontakty, które również dadzą nam klarowności do projektów, które są gdzieś tam hen daleko za naszą granicą. Odwiedzałem studio SC Software, byłem u nich, informuję Was na bieżąco, co się dzieje. Nie tylko stricte w świecie studia SC Software, ale też ciekawostki pochodzące ze świata modelskiego. Oczywiście nie przekazuję Wam wszystkich ciekawostek, bo nie jestem w stanie ich wszystkich wyłapać. Tak czy inaczej, to co bezpośrednio i mnie interesuje i Wy się dowiadujecie na moim kanale. Moi drodzy, teraz tutaj mamy kontakt z Tiborem, zajebisty gość, jak sami widzicie, który również tutaj zdradził nam już bardzo wiele o tym projekcie. No, ja myślałem, że to tylko jedna osoba robi, a proszę bardzo, jednak okazuje się, że jest jeszcze jeden gościu, Diana, który na takim jeszcze dwie. Kaninem. Jeszcze dwie. Ale nie, no chodzi o twórców, tak? No tak, no we trójkę są, tak? Indian jeszcze no. jedna osoba, którą no, nie znam, jeszcze nie miałem...
No, Jeszcze nie. jeszcze jest jeden człowiek zagadka, więc może Tibor będzie o nim więcej wiedział po prostu next time'em. No i Oby. po prostu sprawa ma się tak, że już znowu coś wiemy więcej, prawda? Także no, gdzie takie coś macie? Tylko u mnie. Moi drodzy, zapraszam Was z tego tytułu na następne spotkania, nie tylko w ETS2, ale również i w farmingu. A farming już wkrótce będzie miał całkowicie nowy format. Tak, Farming Simulator 17 będzie miał zupełnie inny format, będzie bardziej rozrywkowy, kiedy trzeba, będzie bardziej poważny, kiedy trzeba, będzie prowadzony zupełnie inną filozofią i jego kampania zupełnie się zmieni. Zresztą zobaczycie już za niedługo. Macie jeszcze OMSI 2, symulatory autobusów w wykonaniu Wujka Bohuna, który oczywiście podchodzi do tego tematu jako taka świeżynka i dopiero wszystko poznaje, dopiero wszystko ogarnia. Więc nawet pasjonaci, którzy kochają autobusy, mogą zobaczyć, jak robi to człowiek, który dopiero podchodzi do tematu i stara się w nim odnaleźć. Także to też jest jakaś indywidualna forma jednej z głównej serii mojego kanału. Moi drodzy, oczywiście jest jeszcze ATS, który jest postrzegany nadal przez pryzmat ETS-a drugiego, ale i on dojrzewa do miana takiego, którego da się po prostu polubić, czyli ten produkt da się po prostu polubić. I słuchajcie, powiem Wam szczerze, że ATS również już ma dość sporą scenę moderską. Tutaj jedna z moich widzek, tym razem Kasia, pozdrawiam Cię, Kasiu, poleciła mi ciekawą mapę, która no, już wkrótce zostanie przetestowana w serii ATS, także już dzisiaj Was serdecznie zapraszam na te testy. No i co jeszcze? No będzie się dużo działo i mam nadzieję, że... Aha! Jeszcze się szykuje już wkrótce serii guide, moi drodzy. No, ta wyczekiwana przez Was prezentacja całego mojego stanowiska. Okazuje się, że to, na co czekam, już do mnie płynie statkiem. Także, no. I tyle. Musieliście się, trochę się naczekać, ale no ja też, ja też. Także, no. I to wszystko chyba. Tibor, chciałeś coś jeszcze powiedzieć? Na do widzenia. No, czy ja dziękuję ogólnie za zaproszenie, tak, do ciebie A i ja od dziękuję za widzów. to, że się w ogóle do mnie zgłosił i oczywiście tutaj pozdrów ode mnie bardzo serdecznie i podziękuj z mojego tutaj, z mojej ręki, z mojego ramienia, z mojej intencji tutaj Frankowi i Indiana i wszystkim tym w teamie, że po prostu no, jest ta współpraca, nie? No, oczywiście. No, także super, jest mi bardzo miło. Powiedz im, że jest mi bardzo miło. Okej. No. Słuchajcie, bo ten odcinek też miał troszeczkę mieć inny format, bo tutaj miał być właśnie i Indiana, i też miał być Frank. Tylko że chyba wiecie co, no, sytuacja jest taka, że nie ma sensu, żeby tutaj Tibor tłumaczył to, co oni mówią, nie? Bo wtedy nie wiem, z tego dwugodzinnego odcinka To było informacje by cztery. do Was. Nie pozwoliłbym sobie na to. Raczej powiem Wam tak, że z tych informacji, które dzisiaj do Was dotarły, to weźmy to za 100%, prawda? To może by było 20, bo zanim tam pan by powiedział, zanim Tibor by przetłumaczył, zanim ja bym odpowiedział, a ja dużo mówię, jakby Tibor miał tłumaczyć to, co ja mówię, Jezus. No. Ja nawet nie wiem, czy wy takie terminy w języku węgierskim macie. No także, no i tyle. To jest takie, to jest taka, mi się wydaje, dobra alternatywa tego wszystkiego, nie? Tego spotu. Tak. Chcesz kogoś pozdrowić? Moją firmę WLKP Cargo. Moją firmę, do której jeżdżę, oczywiście. Nie, no ja też tą firmę pozdrawiam. Moi drodzy, dziękujemy za spotkanie. Za to, żeście wytrzymali z nami wariatami pozytywnymi tyle czasu. No i polecamy się na przyszłość. No i tyle. A na dzień dzisiejszy, do widzenia. Do następnego. Cześć. Do widzenia.